Po 3 latach Gdańsk powraca do żużlowej elity i to właśnie Gdańsk po 168 dniach jesienno-zimowej przerwy jest miejscem inauguracji sezonu 2009. Na początek Beniaminek z nadmorza zmierzy swe siły z mistrzem Polski Unibaksem Toruń. W barwach Lotosu indywidualny mistrz Polski Adam Skórnicki i ten, który jeszcze kilka miesięcy temu cieszył się w Toruniu z wygranego finału ligi Hans Andersen. Goście ze złotym chłopcem Chrisem Holderem, czyli juniorem, który już jest seniorem i małym wielkim rycerzem Wiesławem Jagusiem. Lotos Gdańsk podejmuje Unibaks Toruń. Na inaugurację Centernet Mobile Speedway Ekstraligi zapraszają Państwa Krzysztof Cegielski, dzień dobry. I Rafał Darzynkiewicz. Witamy bardzo serdecznie w sezonie 2009. Zima długo nie dawała za wygraną, storpedowała i treningi, i także sparingi, ale ostatecznie okazało się, jak zwykle, że wiosna kocha żużel. Wspaniała słoneczna pogoda, dziś może troszeczkę chłodniej niż wczoraj w Gdańsku, ale my liczymy, że nas rozgrzeją tutaj emocje i na te emocje liczy komplet publiczności na gdańskim stadionie przy ulicy Długie Ogrody. 10 tysięcy kibiców, w tym około 1000 z Torunia. Krzysztof, chyba lepszego miejsca na inaugurację nowego sezonu trudno sobie wyobrazić. Gdańsk, wspaniałe miejsce, wspaniały stadion, no i wspaniała atmosfera już tutaj od kilku godzin przed tym spotkaniem. Wolałbym być w bardziej ciepłym miejscu niż Gdańsk, bo chyba Gdańsk jest dzisiaj najchłodniejszym miejscem w Polsce, na pewno żużlowym najchłodniejszym miejscem w Polsce, ale tak naprawdę dzisiaj warto być na każdym spotkaniu, czy to w Gdańsku, czy na innych stadionach. Atmosfera na pewno jest gorąca, ponieważ no, jest inauguracja Ligi Żużlowej i wszyscy na to z utęsknieniem czekaliśmy. Pogoda przetrzymywała nas dosyć długo, więc te nasze oczekiwania tym bardziej były rozgorzałe. Wszyscy spragnieni zapachu metanolu. Wspaniała historia także spotkań rywalizacji toruńsko gdańskiej. Popatrzmy, jak ona się przedstawia, bowiem jest to dziś 47 mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej pomiędzy drużynami z Gdańska i Torunia. Dotychczas 24 zwycięstwa Torunian, 1 remis, 21 razy górą byli gdańszczanie. Natomiast na torze w Gdańsku to spotkanie numer 24, 18 zwycięstw gospodarzy, 4 zwycięstwa gości, no i ten jeden remis. Po raz pierwszy zespoły w najwyższej klasie rozgrywkowej spotkały się w 1976 roku i wiele łączy oba zespoły, bowiem wtedy, w tym meczu, pierwszym rozegranym w Gdańsku, to było 29 sierpnia, jeździł Roman Kościecha, tata Roberta Kościechy, którego dziś zobaczymy na torze, i Jan Ząbik, obecny szkoleniowiec drużyny toruńskiej. Dziś obok meczu w Gdańsku także spotkanie w Bydgoszczy, ono na antenie Regionalnego Ośrodka Bydgoskiego, o 17:00 Falubas kontra Kognor i o 18:30 także na antenie TVP Sport mecz Unii Leszno z Kejlum Gorzów Wielkopolski. Teraz popatrzmy na głównych aktorów tego spotkania, a więc składy poszczególnych drużyn. Przenieśmy się już pod linię startową. Tam i mistrzowie Polski aktualni Unibaks Toruń i gdańszczanie Lotos Gdańsk. Popatrzmy za chwilę tam do prezentacji. Wyprowadził drużynę toruńską Jan Ząbik. Wspominałem o tym, że Jan Ząbik jeździł w tym pierwszym meczu pomiędzy tymi dwoma drużynami. Zdobył 11 punktów z jedynką jako senior po raz pierwszy w barwach Unibaksu. Chris Holder, Australijczyk, 22 lata, z numerem drugim Robert Kościecha, który przez 3 sezony jeździł tutaj w barwach drużyny gdańskiego klubu z trójką Ryan Sullivan, z numerem 4 Adrian Miedziński, 24-letni reprezentant Polski, z numerem 5 kapitan drużyny toruńskiej, 34-letni mały wielki rycerz Wiesław Jaguś, no i obsada, która była pod znakiem zapytania, czyli juniorzy drużyny mistrzów Polski. Mateusz Lampkowski ostatecznie z 6, z numerem 7 nadzieja czeskiego Speedwaya, Matej Kus, 20-letni zawodnik. No ciekawi jesteśmy postawy młodzieżowców drużyny toruńskiej, podopiecznych trenera Jana Ząbika. Drużyna gdańska, kapitan drużyny Magnus Zetterström, Zorro z numerem 9. Dla niego będzie to debiut w Speedway Ekstralidze. Indywidualny mistrz Polski Adam Skórnicki z 10.
Dużo mówiło się o tym transferze z numerem 11. Kenneth Bier, uczestnik Grand Prix Duńczyk w tym sezonie w barwach drużyny gdańskiej. Z numerem 12 w Gdańsku mówią o nim Renatka, Renat Gafurow, Rosjanin, 27-letni zawodnik. Wielka nadzieja, też gdańszczan z numerem 13, ten, który jeszcze nie tak dawno stał po drugiej stronie barykady. Hans Andersen, Duńczyk z numerem 14, młodzieżowiec drużyny gdańskiej Martin Waculik, Słowak, i z numerem 15 Damian Spesz, najmłodszy w drużynie gdańskiej, której trenerem jest Robert Sawina. No i tak tutaj mieszają się te losy gdańsko-toruńskie, Krzysztof. Robert Sawina, szkoleniowiec drużyny gdańskiej. Ryszard Bryła, sędzią dzisiejszych zawodów. Myślałem, że mamy 2 złote, a to jest 1 złoty. I rozpoczynamy od zestawu pierwszego. Ryszard Bryła, sędzia z Zielonej Góry. Sędziuje od 1990 roku. No i dziś poprowadzi mecz inauguracyjny pomiędzy Lotosem Gdańsk a Unibaksem Toruń. Szybko ta prezentacja i przenieśmy się do parkingu. Tam są nasi reporterzy Łukasz Bęc i Bartosz Tobieński. Moim gościem jest prezes Unibaksu Toruń, Wojciech Stępniewski. Zaczynamy sezon specyficzny dla was, bo wszyscy będą chcieli bić mistrza. No, zawsze tak się dzieje, że każdy próbuje pobić mistrza z poprzedniego roku. Nam się ta sytuacja w zeszłym roku udała w finale, aż podwójnie. Natomiast zawsze pierwsze mecze są ciężkie, a tym bardziej z Beniaminkiem. Także podchodzimy do pojedynku maksymalnie skoncentrowani i oczekujemy dobrego rezultatu. Fachowcy mówią, największym problemem Torunian będzie obsada juniorska. Zobaczymy. Tak naprawdę ta obsada może na początku być problemem, ale powinna z meczu na mecz być w dużo lepszej formie. W odwodzie jest Darcy Ward, który przyjechał dzisiaj już do Gdańska prosto z Anglii, jutro będzie z nami trenował, także no, mamy w czym wybierać, może tak. Statystyki nie są dla was najciekawsze. 4 wygrane Torunia tutaj i 18 zwycięstw Gdańska. No i Hans Andersen. Jeden zawodnik meczu nie wygra, to jest stara zasada. Natomiast mam nadzieję, że dzisiaj te statystyki będą na korzyść Torunia lepsze, czyli będzie to 5 w historii zwycięstwo na torze w Gdańsku właśnie toruńskiego klubu. Dziękuję bardzo. Optymistycznie prezes Wojciech Stępniewski. Wspaniała oprawa na stadionie w Gdańsku. Widzą państwo, jak przygotowani są gdańszczanie, ale zresztą nie tylko gdańszczanie. Za chwilę państwo zobaczą, jak przygotowani są do tej inauguracji także torunianie. To lider drużyny toruńskiej Wiesław Jagoś, 34 lata, średnia z poprzedniego sezonu 2,240. Wychowanek Apatora Toruń, dwukrotny drużynowy mistrz Polski w 2001-2008 roku. W 2007 jeździł w Grand Prix, zajął 11 miejsce w klasyfikacji końcowej. Wicemistrz Polski z 2006 roku. Wiesław Jagoś ma poprowadzić drużynę toruńską do zwycięstwa nad Beniaminkiem w Gdańsku, a my posłuchajmy, co słychać po drugiej stronie barykady, a więc w obozie nowicjuszy Lotosu Gdańsk. Po 3 latach gdański żużel znów wśród najlepszych. Prezes Lotosu Wybrzeże Maciej Polny razem ze mną. Maćku, nadkomplety publiczności. Hans Andersen, wydarty z Torunia po sezonie. Nowy tor, nowa nawierzchnia. Czy to wszystko da dzisiaj zwycięstwo gospodarzom? Na pewno faworytem są torunianie, tu nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast no, my postaramy się w tym sezonie po 3 latach przerwy dać jak najwięcej satysfakcji kibicom i te wszystkie swoje atuty wykorzystać, które mam nadzieję okażą się atutami. No. Wyrwaliśmy Andersena, no... Daliśmy lepsze warunki, na pewno musieliśmy poszukać jakichś zawodników, którzy gwarantowali by nam przynajmniej walkę o utrzymanie, bo w innym przypadku to prezesi pozostałych klubów Ekstraligi mogliby mieć do mnie troszeczkę pretensji, że zbyt wysoko wygrywają w Gdańsku. Tor troszeczkę zmieniony, dosypana nawierzchnia, czy to dzisiaj również będzie wam pomagało? No ja myślę, że zawodnicy po tych pierwszych treningach, tak jak powiedzieli, że są zadowoleni z tej nawierzchni, to dzisiaj nas znajdzie to odzwierciedlenie w wyniku. Na pewno jedno trzeba powiedzieć, że ten tor w Gdańsku będzie prowadził do tego, że zawody będą bardziej emocjonujące dla kibiców. Hans Andersen jako czołowy zawodnik świata, Adam Skórnicki jako indywidualny mistrz Polski i super gość w zespole. Natura jego wiadomo jaka jest. No tak, no, liczymy bardzo na Adama, który z Zorem na pewno stworzą taką showmanowską parę. Natomiast no, liczę na to, że Andersen będzie przynajmniej punktował tak jak w Toruniu, a w końcowym rozrachunku zostanie takim liderem zespołu, bo my tu w Gdańsku na pewno potrzebujemy lidera, żeby myśleć o tym, o utrzymaniu się w Ekstralidze. To cel Lotosu na ten sezon?
no Beniaminek nie może mieć innych celów. My skromnie podchodzimy do tego sezonu. Naszym celem jest 6. miejsce, czyli pewne utrzymanie. Dziękuję ślicznie. Tyle tuż przed meczem. Maciej Polny. Ambitne cele Beniaminka. Nie zamierza składać broni mistrz Polski, no ale ta pierwsza inauguracyjna kolejka troszeczkę w cieniu wydarzenia z minionych 48 godzin, a więc zerwania kontraktu i rezygnacji ze startów w Kognorze włókniarza Częstochowa Nikiego Pedersena, ale o tym za chwilę. Jego rodak Hans Andersen to lider drużyny gdańskiej, średnia 2 punkty, 29 lat, uczestnik Grand Prix, piąty zawodnik świata, w tej chwili 4 wygrane turnieje. Mistrzostwo Polski drużynowe zdobywał z Atlasem w 2006 roku, no i przed kilkoma miesiącami z Unibaxem jest aktualnym drużynowym mistrzem świata. Przed niespełna dwoma laty był indywidualnym mistrzem Danii. Teraz tym mistrzem jest Nikki Pedersen. Krzysztof, no nie możemy odejść od tego tematu. Liga inauguruje rozgrywki bez Nikiego Pedersena. Zabrakło, nie ma po prostu pieniędzy w Częstochowie na to, by zapłacić mistrzowi świata. Jest to na pewno bardzo przykra wiadomość, nie tylko dla kibiców w Częstochowie, ale dla nas wszystkich, kibiców żużla w Polsce, ponieważ brak Nikiego Pedersena, brak mistrza świata jest dużym osłabieniem całej ligi, a jeśli potwierdzą się najgorsze scenariusze, jeszcze w drużynie z Częstochowy zabraknie w tym sezonie Grega Hancocka, no to będzie to drużyna, nie ma co ukrywać, bardzo słaba i spotkania wszystkich drużyn pozostałych z tą ekipą na pewno nie będą emocjonującymi widowiskami. Żal, smutek i tak to można tylko chyba podsumować. Szkoda, że tak się skończyło. Miejmy nadzieję, że takich sytuacji już więcej nie będzie, a Nikki Pedersen jednak być może przekona się do tego, żeby troszeczkę spuścić z tonu i być może jednak przeprosi się z działaczami z Częstochowy i będzie jeździł. W ogóle ma ciężką sytuację. Brak kontraktu w Polsce, w Szwecji klub jego, który ma kontrakt, obniżył stawki o 30%. Chce z nim renegocjować kontrakt również, na co on się nie zgadza. Bo zawodnicy muszą podchodzić do tych spraw bardzo indywidualnie i wiedząc, jaka jest sytuacja faktycznie w danym klubie, no to muszą we własnym sumieniu podejmować decyzję i myślę, że Niki będzie musiał się zdecydować na jakieś rozwiązania, niekoniecznie korzystne dla niego tak bardzo jak dotychczas, ale myślę, że najważniejsze dla niego jest to, żeby startować, bo przecież przed nim są rozgrywki o tytuł, walce o tytuł mistrza świata, a bez jazdy poza Grand Prix na pewno będzie mu ciężko utrzymać wysoką formę. My powracamy do rywalizacji czysto sportowej, choć temat finansów, kryzysu i tej sytuacji z mistrzem świata i z czwartym zawodnikiem świata, Gregiem Hancockiem, będziemy do tego tematu wracać. Przed nami już uczestnicy pierwszego inauguracyjnego wyścigu. Dwóch podopiecznych trenera Roberta Savigny, a więc Lotos Gdańsk i podopiecznych trenera Jana Ząbika, zawodnicy Unibaxu Toruń w czerwonym kasku, Waculik w żółtym Lampkowski, w niebieskim Damian Spesz i w kasku białym Matej Kus. W parkingu drużyny toruńskiej jest oczywiście także menedżer zespołu i kierownik drużyny Jacek Gajewski. To taka informacja, która jak gdyby zaprzecza tym wszystkim newsom, które pojawiały się w ostatnim czasie, jakoby Jacek Gajewski zrezygnował z tej funkcji w zespole mistrzów Polski. Jest Jacek Gajewski, rozmawialiśmy z nim przed tym spotkaniem i nadal pełni rolę menedżera i kierownika drużyny mistrzów Polski. Poszukiwanie optymalnego toru do startu gdzieś tamtego pola. Młodzi zawodnicy, oni zawsze mają bardzo ciężko i trudno na początku sezonu. Ta mała liczba treningów przy małym doświadczeniu to jest spora zagadka. Od krawężnika Waculik Lotos, Lampkowski Unibax Pecz, Lotos i w kasku białym Matej Kus. Kus bardzo dobrze ze startu, a więc ale na czele Martin Waculik. Przy wyjściu z pierwszego łuku wydawało się, że Kus pojedzie szerzej, że poradzi sobie ze Słowakiem Waculikiem. Za Waculikiem teraz dwójka Torunian, mocno naciskający Matej Kus, ale bardzo dobrze także radzi sobie Mateusz Lampkowski. Zamyka stawkę Damian Spesz. Dla niego, zresztą jak i dla Mateja Kusa, jest to debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Martin Waculik rozpoczynał swoją karierę w Krośnie, jeśli chodzi o starty w Polsce przed rokiem w Armię Rzeszów. No i tak powoli przesuwał się na północ i teraz już zupełnie na północy w Gdańsku i rozpoczyna od indywidualnego zwycięstwa. Za jego plecami Matej Kus. No i powiem, że jestem pod wrażeniem jazdy tego młodego Czecha. Wyścig kończy się zwycięstwem indywidualnym Martina Waculika, ale za jego plecami dwóch zawodników toruńskich aniołów. Dwa punkty przywozi Matej Kus. Jeden Mateusz Lampkowski, bez punktu Damian Spesz. Takie są oficjalne wyniki tego wyścigu inauguracyjnego, tego, który rozpoczyna sezon 2009 na polskich torach. Waculik 3 punkty, Kus 2, 1 Lampkowski bez punktu, Damian Spesz 3-3. O ile Martin Waculik już pokazywał to, na co go stać w polskiej lidze, o tyle właśnie tacy zawodnicy jak Matej Kus będą dopiero nam z biegu na bieg, z wyścigu na wyścig pokazywali, jakie mają możliwości. I tutaj w przypadku Torunian, czy na przykład Matej Kus jest w stanie zastąpić Chrisa Holdera na tej pozycji lidera juniora w drużynie toruńskiej. Bardzo dobrze wystartował z tego czwartego ciężkiego, jak na początek zawodów, pola startowego. Może gdyby próbował troszkę bardziej po wewnętrznej torze próbować atakować bliżej Waculika, ponieważ to mogłoby przynieść być może większy skutek, ponieważ tor w Gdańsku przede wszystkim na początku zawodów, który ma w sobie bardzo dużo małych kamieni, powoduje to, że jeśli zawodnik wyjedzie na zewnętrzną część toru, to natychmiast tam zostaje. Dzisiaj nawierzchnia jest dosyć przyczepna, dosyć luźna, więc z biegu na bieg dosyć szybko powinna odsypywać ta luźna nawierzchnia i zasypać te kamienie, to zawodnicy na pewno będą próbowali tych ataków po zewnętrznej bardziej skutecznie. Jako pierwszy do drugiego wyścigu wyjechał na tor Chris Holder. Mówimy o nim i mówią o nim prawie wszyscy Złoty Chłopak, a to dlatego, że wygrał ligę, był w zespołach wygrywających ligę. O, właśnie on na Państwa ekranach w Szwecji, także w Anglii, no i oczywiście w Polsce. To jego pierwszy start jako seniora w polskiej lidze w kasku żółtym. Chris Holder, Australijczyk, 22-latek, aktualny wicemistrz świata juniorów. Ma taki kompleks Emila Sajfudinowa, startującego na co dzień w Bydgoszczy, którego będziemy oglądać na antenie TVP Sport, bo dwukrotnie przegrywał Mistrzostwo Świata Juniorów właśnie z Rosjaninem. Partnerem Holdera Robert Kościecha, który przez 3 lata, jak wspominałem, jeździł już na tym torze. Para gospodarzy to Magnus Zetterström w kasku czerwonym i w kasku niebieskim Adam Skórnicki. Dwóch niezwykle doświadczonych zawodników. Zetterström to 38-letni reprezentant Szwecji. Będzie walczył w tym roku o start w Grand Prix, ale dla niego to debiut w Ekstralidze, bowiem wywalczył awans z zespołem z Gorzowa, ale w Gorzowie nie został. No i też długo wahał się, czy wystartować w Speedway Ekstralidze w barwach Lotosu. Ostatecznie się zdecydował. Świetnie Holder, bardzo dobrze także Kościecha, ale przedzielił tam na moment tylko dwójkę Torunianów. Magnus Zetterström i już teraz na podwójnym prowadzeniu zawodnicy z Torunia. Świetnie z pierwszego pola wystartował Chris Holder. Orm pomknął do przodu. Dobrze także spasowany na starcie był Robert Kościecha. Przez moment wydawało się, że doświadczony Szwed jest w stanie poradzić sobie z Kościechą, ale ostatecznie pewnie na dwóch pierwszych pozycjach zawodnicy aktualnych mistrzów Polski. Chris Holder i Robert Kościecha. Taka ciekawostka związana z Robertem Kościechą. Wspominałem o tym, że jeździł w takich pojedynkach z drużyną gdańską, także jego ojciec Roman, ale w poprzednim sezonie Robert Kościecha był najlepszym asystentem, jeśli można użyć takiego określenia. Zdobył najwięcej punktów, tak zwanych bonusowych. Najczęściej przyjeżdżał za partnerem z zespołu, który jako pierwszy mijał linię mety. No i jak na razie w Toruniu nic się nie zmienia. Holder, jadąc jako senior, wygrywa tak, jak wygrywał, gdy był juniorem. A Kościecha, jeśli przyjeżdżał w poprzednim sezonie drugi
za swoim kolegą z zespołu. Tak, i dziś w pierwszym inauguracyjnym wyścigu także przyjechał drugi. Jeden punkt dla drużyny Lotosu zdobywa Magnus Zetterström, bez punktu Adam Skórnicki. 5-1 dla Unibaxu i prowadzenie 8-4. Wyrównany był to start całej czwórki zawodników. Robert Kościecha tutaj lekko został wypchnięty, nie miał miejsca po prostu na to, żeby utrzymać się po wewnętrznej części toru. Wyrzuciła go siła odśrodkowa na zewnętrzną część toru, tam stracił prędkość, ale bardzo umiejętnie, bardzo mądrze od razu zareagował na tą sytuację. Przeciął swoją linię toru jazdy do wewnątrz, miał już prostą, o wiele szybciej od Magnusa Zetterströma, który jechał wyłamanym motocyklem, a Robert Kościecha już miał zdecydowanie więcej prostej, dłuższą miał tą prostą, rozpędził bardziej swój motocykl i przemknął obok Szweda, spokojnie wchodząc w drugi łuk, już jako drugi za Chrisem Holderem. Gospodarze nie byli wolniejsi, ale Kościecha po prostu jechał bardzo umiejętnie później przez cztery okrążenia. Sponsorem programu jest Sopro Polska, producent klejów i fug. Trochę markotne miny mają po tym wyścigu gdańscy kibice. Na pewno liczyli na więcej po parze Zetterström-Skórnicki, szczególnie po Adamie Skórnickim. Ten początek sezonu i w Anglii, i także w meczach sparingowych, niewielu meczach sparingowych, bo tylko dwa rozegrała drużyna gdańska, nie napawał optymizmem. I jak gdyby ten pierwszy wyścig potwierdza to, że Adam Skórnicki daleki jest przynajmniej od tej formy, którą prezentował pod koniec ubiegłego sezonu, kiedy świetnie wpisywał się w Anglii, kiedy został indywidualnym mistrzem Polski, kiedy ręce same składały się do oklasków, kiedy oglądaliśmy Adama. Adam przygotował się do tego sezonu w sposób specyficzny dla niego. Zmienił klub na ekstraligowy. Wszyscy od niego oczekują tego potwierdzenia, że jest w tej ścisłej czołówce polskich zawodników. Dokonał na pewno większych zakupów, zainwestował więcej środków. Często to się nie przekłada niestety na wynik zawodnika. Jak się okazało, te rozwiązania dla niego na początku się nie sprawdzają za bardzo i teraz potrzebuje na pewno czasu, ażeby dostosować się do tego toru w Gdańsku, który jest dosyć specyficzny. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo doświadczenie na pewno po stronie Adama Skórnickiego. Przed nami trzeci wyścig. Kenneth Pierre, kask czerwony, Lotos Gdańsk. W kasku niebieskim Renat Gafurow. Także Lotos Gdańsk, para gości. To w kasku żółtym Ryan Sullivan i w kasku białym Adrian Miedziński. Świetnie pojechali w poprzednim wyścigu Holder z Kościechą. Start wyraźnie należał do zawodników z Torunia. No i ciekawe, czy to oni szybciej rozszyfrowali te pola startowe, dopasowali motocykle. Popatrzmy na trzeci wyścig. Pierre Sullivan, Gafurow, Miedziński. Tym razem Miedziński rozpędził się, no i objechał tam po zewnętrznej. Kenneth Pierre teraz manewr, ale na drugim łuku próbuje przeprowadzić Sullivan i Sullivan także radzi sobie z Turczykiem. Zupełnie w tym wyścigu nie liczy się Rosjanin Renat Gafurow. No i łatwo, mimo tego przegranego startu z Kennethem Pierre, poradzili sobie na dystansie torunianie. Najpierw Adrian Miedziński wychodząc z pierwszego łuku, później na drugim łuku zaatakował Ryan Sullivan. No, mistrzowska forma, trzeba powiedzieć, w tych pierwszych trzech wyścigach zawodników Unibaxu. Naprawdę imponują dyspozycją, spasowaniem ze sprzętu, z nawierzchnią toru. No ale już nie pierwszy raz oglądamy takie sytuacje, choć do końca jeszcze Kenneth Pierre walczy z Ryanem Sullivanem. Ten tam gdzieś popełnił jakiś błąd, próbował wykorzystać to filigranowy Duńczyk, ale bez powodzenia. I coraz głośniejsze gwizdy w Gdańsku, bowiem ten wyścig wygrywa Adrian Miedziński. Dwa punkty zdobywa Ryan Sullivan, jeden Kenneth Pierre, bez punktu Renat Gafurow. 5-1, drugi podwójny triumf zawodników z Torunia i prowadzenie już wzrasta do 8 punktów, 13-5. Mówiłem po pierwszym biegu, że być może gdyby Matej Kus
atakował troszkę bardziej po wewnętrznej części toru Watulika, to być może udałoby mi się przejść na pierwszą pozycję. Miałem na myśli właśnie przejazd w stylu Adriana Bydlińskiego. Niewiele odległości od wewnętrznej części toru, mniej więcej środkiem pierwszego łuku, mniej wyłamanym motocyklem i idealnie przemknął obok Duńczyka Bierę. To samo zrobił na drugim łuku Sullivan. Widać też po nawierzchni toru, że ta nawierzchnia jednak odsypała się już troszkę dalej. W tej chwili środek toru jest tą najszybszą ścieżką. Ale wydaje się, Krzysztof, że tor jest idealnie przygotowany. Proszę zobaczyć jeszcze uwagi, rozmowa o tym, co było nie tak w tym wyścigu pomiędzy Adrianem Miedzińskim i Ryanem Sullivanem, ale tor widać, że jest równo przygotowany na całej długości i szerokości. Bo ten sam manewr w taki sam sposób wykonał Ryan Sullivan na drugim łuku i było to idealnie, niemalże to samo, kropka w kropkę, kalka. Czasami zdarza się, że łuki różnią się od siebie dosyć znacznie. Czasami na jednym łuku trzeba jechać po wewnętrznej części toru, na drugim szerzej. Tutaj jak na razie w tym wyścigu, który oglądaliśmy przed chwilą, najszybszą ścieżką była ta środkowa część toru. I widać też po kolorze nawierzchni, że tam jest jednak najciemniej i tam jest największa przyczepność. Dosyć dziwne jest to, że najszybciej odkryli to goście. Doświadczenie, a być może troszeczkę zagadkowy tor jest jeszcze dla gdańszczan, bo w sumie większość z nich to nowi zawodnicy w tym klubie. Przed nami skład wyścigu czwartego. Jedna informacja dla Państwa. 8 punktów przewagi drużyny gości. Nie ma w tym roku jokera. Można korzystać z rezerwy taktycznej, ale z takiej rezerwy taktycznej przy różnicy 6 i więcej punktów nie korzystają na razie gospodarze. Wiesław Jakuś w kasku żółtym, Unibax Andersen, Lotos, do tego musimy się przyzwyczaić, Matej Kus w kasku białym i Martin Waculik w kasku niebieskim, a więc Matej Kus zastępuje jako rezerwa zwykła Mateusza Lampkowskiego w drużynie Lotosu. Widzieli Państwo niepocieszone twarze zawodników gdańskiego zespołu. No może przełamanie nastąpi w biegu czwartym. Liczą na pewno na Hansa Andersena. Andersen kontra Wiesław Jakuś. Czwarty wyścig rozpoczęty. Świetnie Jakuś dojść do pierwszego ruchu. Należało do niego przejrzenie po zewnętrznej. Rozpędza się Andersen. Andersen pojedzie szerzej. Jakuś przy krawężniku. W ślad za nim jedzie Matej. Martin Waculik. Kus jest ostatni. Andersen już wreszcie podrywa w górę kibiców zasiadających na stadionie przy ulicy Długie Ogrody w Gdańsku. Uciszył troszeczkę tą liczną, głośną, świetnie zorganizowaną grupę kibiców z Torunia. Andersen pierwszy, za nim Jakuś. Waculik wydawało się, że pójdzie w ślad za Hansem Andersenem, no ale jeszcze sporo. Musi się uczyć Martin Waculik, by wygrywać z Wiesławem Jagusiem. Matej Kus na ostatniej pozycji, ale nie może sobie na pewno Waculik pozwolić na żaden błąd, choć teraz ten błąd popełnia Kus, by nie stracić tego jednego punktu. No i proszę, Beniaminek w czwartym wyścigu wygrywa pierwszy wyścig w tym sezonie, a to za sprawą świetnej szarży, wspaniałej akcji Hansa Andersena, zwycięzcy biegu czwartego, który na dystansie poradził sobie z Wiesławem Jagusiem. Jaguś 2 punkty, to jedyne 2 punkty dla drużyny Unibaxu. 1 punkt Martin Waculik, bez punktu Kus. 4-2 wygrywają gdańszczanie i niwelują różnicę punktową. Dzielącą ich od zespołu gości jest 9-15. Hans Andersen minimalnie ruszał się do przodu przed puszczeniem taśmy startowej przez sędziego. Sędzia chyba to widział i przytrzymał Duńczyka. Ten stanął nieruchomo i wystartowali równo z Wieśkiem Jagusiem. Takiego manewru na wejściu w pierwszy łuk na pewno Wiesiek Jaguś nie mógłby zrobić na wielu polskich torach. W Gdańsku mógł, mam na myśli wjazd w pierwszy łuk praktycznie całym motocyklem za krawężnikiem wewnątrz toru. Tam miał niewiele miejsca między tą białą linią a Hansem Andersenem. Cały motocykl praktycznie przesunął na trawę. Tylne koło tylko zostawił przed krawężnikiem. Dzięki temu mógł Hansa Andersena wypchnąć troszkę szerzej. Duńczyk z tego skorzystał, od razu złapał tą przyczepność i na prosty rozpędził swój motocykl dosyć Krzysztof znacznie.
Mówiliśmy o tym, że zupełnie inaczej przygotowuje się do sezonu. Adam Skórnicki. Będziemy mieli okazję porozmawiać także o Hansie Andersenie, bo z nim też jest związana jedna ciekawa rzecz, ale o tym za chwilę. Sponsorem programu jest Sopro Polska, producent klejów i fug. Hans Andersen na pewno też miał dodatkowe emocje przed tym wyścigiem. Nie wierzę, Krzysztof, że nie chciał się pokazać tutaj z jak najlepszej strony. Nowa publiczność została zbudowana wokół niego w ostatnich miesiącach taka aura, otoczka tego człowieka, który wyciąga największe pieniądze od polskich prezesów. Jeśli dobrze usłyszałem, to właśnie z Hansem Andersenem teraz będą rozmawiać nasi reporterzy. Drodzy Państwo, bohater zimy razem z nami Hans Andersen. Fantastyczny pierwszy bieg z Wiesławem Jagusiem wygrał dla swojego zespołu. First hit against Jagus, win for you. New team, new club, new satisfaction? Yeah, it's always first race, you know, of a season and a new team. It's important, you know, to go and get a win, you know, it's really good, but it's still a long way. I've got minimum four rides still and I've got to perform every race, so it's a long way and, you know, the score speaks for itself. It's a hard job, you know, and it's not an easy meeting to start out with, you know. Gdańsk moved up against the Polish champion. Gdańsk, który jest beniaminkiem przeciwko mistrzowi Polski, to bardzo trudny mecz. Ja mam jeszcze cztery starty przed sobą. Pierwszy jest wyśmienity, ale długa droga przed nami. Wynik mówi sam za siebie. Na razie musimy ciężko pracować. Co powie o tym transferze, hicie zimy Hans Andersen? What can you say about your transfer to Gdańsk? This is your job, of course, and this is your new team. Yeah, I'm here to do a job, you know. Hopefully I can do what I'm here to do. Like I said, it's a hard test for the new team today. You know, even me, I've not raced this track. I think I practiced a few times. I only have been here one time throughout my career. So well, it's going to be a hard test, but you know, don't put too much into today's meeting because it's like our team has many new riders and they changed the track a little bit from last year. So it takes time for the new team to settle in, but I think we'll be okay once we get going. Myślę, że w trakcie sezonu będziemy jechać coraz lepiej. To jest pierwszy mecz. Nie naciskajmy tak na naszą drużynę. Jest ona zupełnie nowa. To jest mój nowy pracodawca i tak do tego podchodzę, mówi Hans Andersen. Przez całą moją karierę nie miałem zbyt wiele okazji, żeby tutaj startować. Ostatnio też nie miałem zbyt wiele okazji, żeby trenować na tym torze. Tyle bohater transferu zimy, Hans Andersen. Thank you very much. Dyplomatycznie ucieka Hans Andersen od wypowiedzi. Jak to z tym transferem było? Na pewno presja dość duża, ale też na pewno mobilizacja dla Hansa Andersena. On w poprzednim sezonie mógł sobie w Toruniu pozwolić na słabsze występy, bo zespół był na tyle silny, że nawet jeżeli on słabiej pojechał, to inni odrobili te punkty. Tutaj w Gdańsku wszystkie światła będą na Hansa Andersena. Tu wszyscy czekają, że to on będzie ciągnął ten zespół. Jak na razie w tym pierwszym wyścigu wywiązał się z roli znakomicie. Myślę, że zawodnika tak klasowego takie sytuacje tylko mobilizują. Wie, że tutaj ma być liderem, wie, że tutaj wszyscy na niego patrzą, ale tak naprawdę, mówiąc szczerze, ten kombinezon nowy, który ma Hans Andersen na sobie, nie robi dla niego większej różnicy. Czy to są barwy żółto-czerwone, czy wcześniej barwy toruńskiego klubu. On wyjeżdżając na tor, on tego nie czuje. On się z tym nie do końca liczy, on tak samo chce dobrze startować jak wcześniej w Toruniu, tak samo chce zdobywać wiele punktów. Owszem, ta sytuacja, gdzie wcześniej miał za kolegów bardzo dobrych zawodników i wszyscy razem wywalczyli tytuł mistrza Polski, tutaj jest w innej roli i to, jeśli w jakikolwiek sposób może wpłynąć na jego formę, to chyba tylko mobilizująco. Zobaczymy, jak będzie w dalszych wyścigach z udziałem Hansa Andersena. W tym spotkaniu za nami cztery wyścigi, odbyło się równanie toru, 15 punktów po stronie drużyny Unibaxu Toruń, 9 po stronie Lotosu Gdańsk. Wyszedł aż pod linię startu trener drużyny toruńskiej Jan Zombik, żeby zobaczyć, czy tam coś się zmieniło na polach startowych, czy ta nawierzchnia jest może troszeczkę inna. Szybko podjechali pod taśmę startową obaj Torunianie, a więc w kasku żółtym
Chris Holder i w kasku białym Robert Kościecha. Tutaj Robert Kościecha dziś od momentu, kiedy przyjechali Torunianie do Gdańska, jest takim przewodnikiem po torze, po tym, jak należy na nim jeździć. Cały czas rozmawia z kolegami z zespołu, podpowiada. Natomiast para gospodarzy, to jak już Państwo nie widzieli, Renat Gafurow i Kenneth Bier. Kenneth Bier znalazł się w cyklu Grand Prix, awansował z Grand Prix Challenge rozegranego w Zielonej Górze. Filigranowy Duńczyk w zeszłym roku dość ciężki wypadek, pozbierał się, jeździł czasem z jeszcze kontuzjowaną nogą. Teraz jest wszystko w porządku. Gafurow, Holder, Bier, Kościecha. Świetnie, znowu Torunianie. Wydawało się, że Bier jest w stanie poradzić sobie i z Kościechą, i z Holderem. Na razie walczy jak równy z równym o drugą pozycję z Kościechą. Kościecha czy Bierę? Jednak Bierę wychodzi z tego łuku znacznie lepiej od Kościechy. Teraz atakuje ostro Holdera. Holder wyniósł się szerzej. Próbował wjechać pod jego łokieć filigranowy Duńczyk. No i widać, że wyciągnął wnioski gdańszczanin z tego pierwszego przegranego wyraźnie wyścigu. Walczy do końca. Będziemy mieli tutaj akcję meczu. Chyba tak, szedł pod łokieć Holdera, wybił go z rytmu Kenneth Bier i Bier jest pierwszy. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Bier świetnie na dystansie. Najpierw poradził sobie z Kościechą, teraz wspaniale pojechał z Chrisem Holderem. No i Duńczycy rozpoczynają teraz zwycięską pastwę w drużynie gdańskiej. Kenneth Bier, no to musiało się podobać. I na pewno się podobało. Kenneth Bier na dystansie, mistrzem tego piątego wyścigu. Dwa punkty dla Chrisa Holdera, jeden dla Roberta Kościechy, bez punktu Renat Gafurow. No na pewno płaci frycowe za ten debiut w Speedway Ekstralidze. 3-3 w biegu piątym, no i po tych dotąd rozegranych wyścigach nadal 6 punktów przewagi drużyny toruńskiej. Jestem pewien, że Kenneth Bier bardzo dobrze przygotował się w sposób merytoryczny do jazdy w gdańskim klubie, ponieważ akcję decydującą, którą tutaj wykonał, to była akcja, która przypominała mi bardzo akcję, które tutaj mogli kibice gdańscy oglądać przez długi czas w postaci Tonego Rickardsona. On tutaj właśnie tak startował, on tutaj tak doganiał, on tutaj tak wyprzedzał. Mam na myśli bardzo długi wjazd w łuk, następnie włamanie ostre motocykla i z powrotem wykonanie tak zwanej tej długiej, prostej. Dzięki tej akcji na jednym z łuków właśnie Kenneth Bier uzyskał taką prędkość, że na wejściu w kolejny łuk już mógł to on decydować o tym, gdzie i w którym miejscu będzie Chris Holder. Kenneth Bier w poprzednim roku zupełnie nieudany sezon w polskiej lidze. W Rzeszowie uznano, że to on głównie jest przyczyną tego, że drużyna Marmy Polskie Folie znalazła się poza elitą. On nie mógł się dogadać z kierownictwem zespołu, troszeczkę nie traktował swoich pracodawców poważnie, troszeczkę, mówię tutaj w cudzysłowie, nie zawsze chciał przyjechać na mecze. Zdecydowali się go zatrudnić gdańszczanie, no i trzeba przyznać, że widowiskowo było za jego sprawą w biegu piątym, szóstym. Ryan Sullivan, kask żółty, Unibax Toruń, Martin Waculik w kasku niebieskim, Lotos Gdańsk, Adrian Miedziński, kask biały, Unibax, i stawkę uzupełnia Hans Andersen. Lotos Gdańsk bez wątpienia, po tym co widzieliśmy w biegu czwartym, to najsilniejsza para gospodarzy, Andersen, Waculik, no ale Sullivan i Miedziński rozpoczęli też znakomicie, wygrywając podwójnie z parą Bierek Gafurow. Wyścig szósty rozpoczęty, ciasno na wejściu w pierwszy łuk, świetnie Sullivan, teraz tam błędy popełniał wyraźne Martin Waculik, troszeczkę wybił z rytmu i Hansa Andersena, i Adriana Miedzińskiego. Sullivan mknie po 3 punkty, ale za jego plecami Hans Andersen. Andersen, Miedziński trzeci, teraz próbuje Waculik walczyć z Miedzińskim.
nie mógł poradzić sobie na tym wyjściu z pierwszego łuku Waculik, ale teraz jakby nabrał wreszcie płynności, udał się w pogoń za Adrianem Miedzińskim. Miedziński cały czas przy krawężniku, próbuje jechać troszeczkę szerzej Waculik, ale nie są to jakieś takie płynne ataki. Może teraz w przodzie nic się nie zmienia. Sullivan przed Andersenem, to już czwarte okrążenie. Waculik jeszcze próbuje, jeszcze gdzieś tam szerzej, coraz bardziej pyli się z gdańskiego toru. Teraz jeszcze jeden decydujący atak Hansa Andersena na pierwszą pozycję. Walka do samego końca, niewielkie różnice pomiędzy zawodnikami, ale praktycznie tak jak zawodnicy wyszli z pierwszego łuku na prostą przeciwległą do wieżyczki, tak dojechali do mety. Ryan Sullivan, 3 punkty, on zwycięzcą biegu 6. Za jego plecami przyjechał Hans Andersen, dla niego 2 punkty, 1 punkt Adrian Miedziński, bez punktu Martin Waculik. Ten wyścig wygrywają goście 4-2 i powiększają swoją przewagę ponownie do punktów 8. Unibax prowadzi w Gdańsku 22-14. Martin Waculik wprowadził troszkę zamieszania na pierwszym łuku. Najbardziej chyba przeszkodził oprócz tego, że sobie przeszkodził i Andersenowi. Tego, że sobie przeszkodził najbardziej, to Hansowi Andersenowi. Adrian Miedziński przez chwilę skorzystał z tej okazji, ale Hans Andersen szybko dokonał zmiany na drugiej pozycji. Jeszcze dwa słowa chciałem powiedzieć o tym torze w Gdańsku, a przede wszystkim o wejściu w drugi łuk, bo mówiłem wcześniej, że ten krawężnik wewnątrz jest równy z torem i zawodnicy spokojnie mogą przejechać przed nim kołem po krawężniku, a zwłaszcza właśnie na wejściu w drugi łuk, gdzie bardzo skutecznie można zaatakować bardzo szybko wchodząc w łuk. Czasami nawet zdarza się, że zawodnicy dwoma kołami przejeżdżają przez tą koło. Sędzia tutaj z tak dalekiej odległości często tego po prostu nie zauważa i zawodnicy to wykorzystują. Sponsorem programu jest Sopro Polska, producent klejów i fug. Przed nami wyścig 7. Kapitan drużyny Lotosu Magnus Zetterström. Doświadczenie, czy wyciągnął wnioski z tego pierwszego nieudanego, przegranego wyścigu? Przekonamy się. Partneruje mu Adam Skórnicki. Para gości to Wiesław Jagoś w kasku żółtym i w kasku białym Mateusz Lampkowski, a więc nie Matej Kus. Ale to tylko i wyłącznie potwierdza tę sprawę, że w Toruniu cały czas szukają tego optymalnego zestawienia, jeśli chodzi o juniorów. Lampkowski czy Kus, czy też bracia pulczyńscy. Zetterström kask czerwony, Jagoś żółty, Skórnicki niebieski i Mateusz Lampkowski w kasku białym. 22 punkty po stronie zespołu z Torunia, 14 w dorobku gdańszczan, którzy ciągle mają w zanadrzu jeszcze ewentualne rezerwy taktyczne. Nie ma jokera, czyli nie ma tego punktu, gdy różnica wynosiła 10 więcej punktów, kiedy liczba zdobytych punktów liczyła się podwójnie. Można za to, to taka nowość regulaminowa w tym sezonie, skorzystać z 2 rezerw taktycznych w jednym wyścigu. Czy do tego gdzieś dojdzie? Zobaczymy. Zetterström, Jagoś, Skórnicki, Lampkowski, zaszła w górę, 7 wyścig rozpoczęty. Świetnie Zetterström, świetnie także Skórnicki. No i na podwójnym prowadzeniu, ale tylko przez moment po tej szarży Wiesława Jagusia. Zawodnicy z Gdańska, Skórnicki szeroko, ale umiejętnie otwarł ten atak Wiesław Jagusz. W przodzie Magnus Zorro Zetterström. On z dużą przewagą nad Wiesławem Jagusiem. Jagusz powiększa różnicę, którą ma nad Adamem Skórnickim. Skórnicki, no jednak wyraźnie, ten sprzęt nie jest chyba najlepiej spasowany z tą nawierzchnią gdańskiego toru. Sprzęt, którym dysponuje indywidualny mistrz Polski Adam Skórnicki. Bo rzeczywiście trudno na prostej, szczególnie widać to, kiedy Wiesław Jagusz i rywale odjeżdżają po prostu z kurze, powiększają dystans, no ale Adam
Skórnicki demonem szybkości nigdy nie był technicznie. Znakomicie przygotowany zawodnik i na torach kopnych, przyczepnych jest świetny. Dziś na twardym torze, równym niemalże jak stół w Gdańsku, ogląda plecy rywali. Wygrywa ten wyścig Magnus Zetterström, dla niego 3 punkty, 1 dorzuca Skórnicki, więc 4 dla Lotosu i 2 punkty dla Unibaksu. Wiesław Jaguś bez punktu, Mateusz Lampkowski, znów 6 punktów przewagi mistrzów Polski nad Lotosem. Też za chwilę będziemy mogli zobaczyć właśnie różnicę klas, jeśli chodzi o motocykle Wieszka Jagusia a Adama Skórnickiego. Jaguś jedzie tutaj i mocno za chwilę skontruje swój motocykl, który absolutnie zszedł z obrotów bardzo nisko i bardzo szybko wrócił do tych obrotów, które miał przed tym wyłamaniem mocnym. To charakteryzuje właśnie motocykle bardzo energiczne, szybkie i takich motocykli, takich silników zawodnicy zawsze szukają. Adam Skórnicki, mimo tego, że przejechał po pierwszym łuku dosyć płynnie, to Wiesław Jaguś, włamując swój motocykl, zamykając na chwilkę gaz nawet, bardzo szybko odzyskał prędkość, obroty w swoim silniku i spokojnie przejechał obok mistrza Polski. Magnus Zetterström, dobry duch zespołu, kapitan drużyny gdańskiej, wyciągnął właściwe wnioski z tego pierwszego nieudanego startu. Widać, że były poprawki w motocyklu, że ta jazda już jest skuteczniejsza. Te rozmowy z Hansem Andersenem przynoszą skutek. No i Zorro może być coraz skuteczniejszy w drużynie gdańskiej. Sponsorem programu jest Sopro Polska, producent klejów i fug. Zobaczymy, jak będzie w drugiej części zawodu, bo za nami już 7 wyścigów. Spoglądam na dorobek punktowy poszczególnych zawodników. Drużyna Lotosu. Bardzo dobrze Hans Andersen. Zetterström się przebudził. Przebudził się Bier. Swoje punkty robi Martin Waculik. No, 4 zawodników. Ta końcówka wcale nie musi należeć do drużyny Unibaksu. Jakie są nastroje w parkingu? Posłuchajmy, przenieśmy się właśnie tam. Nastroje w parkingu troszeczkę nerwowe, ale ze mnie jest człowiek spokojny, mimo że to absolutny debiutant Matej Kus. 2 punkty, debiut za tobą. Jak się jeździ w Ekstralidze? W Ekstralidze się jeździ nieźle, ale ja się nie muszę dopasować silnikami na ekstraligowych torach i nie wiem, jaką drogą co zrobić. Próbuję motocykle i chciałbym więcej punktować, ale robię na siebie i na motocykle wszystko, co jest w moich siłach i mam nadzieję, że to będzie lepszy bieg od biegu. A jak się jeździ po tym gdańskim torze? Pierwszy raz tu bez treningu, po prostu na mecz, na ekstraligowy mecz. Ciężko jest tor. Jakby trochę potrenował, myślę, że będzie pasować, ale teraz jest trudno powiedzieć o tym torze. Ile punktów by cię satysfakcjonowało, ile chcesz zdobyć w tym meczu? W każdym meczu 6, 7, 8 punktów byłem zadowolony. No to życzę ci tego, dziękuję bardzo. Dziękuję. No trzeba przyznać, Krzysztof, że bardzo ambitne plany Mateja Kusa. Rzucony na głęboką wodę. W zeszłym roku jeździł w Speedway równe w drugiej lidze polskiej. Teraz już jest Ekstraliga. Po raz pierwszy na gdańskim torze. Wielu juniorów debiutując najczęściej jeździ po innych torach w imprezach młodzieżowych. Kus rzucony na głęboką wodę i to by potwierdzało, że on tutaj w tym pierwszym swoim wyścigu dobrze się spisał, że Milan Spinka, menedżer drużyny reprezentacji Czech, postawił na niezwykle utalentowanego zawodnika, a kto wie, kto wie. Oczywiście to dopiero początek drogi. Torunianiem być może trafiają znów na diament pokroju Chrisa Holdera. I bardzo dobrze. W takich turniejach jak Grand Prix, czy nawet w polskiej Ekstralidze, młodzi zawodnicy mają okazję, żeby się pokazać, a żeby pójść drogą na przykład Chrisa Holdera. Rozmawialiśmy z bardzo młodym juniorem drużyny toruńskiej. Teraz czas na weterana drużyny gdańskiej, Magnus Zorro Zetterström. Ten gentleman po mojej prawej to właśnie popularny Zorro. Dzisiaj w pierwszym biegu nie był tak szybki, ale drugi wyjazd na tor to zupełnie inna maszyna. Zaraz zapytamy, co się stało, że był taki szybki. Change a bike for the second heat. You are very fast, faster definitely than the first race. No, I didn't change the bike. I was just had a little bit too much lift from the start in the first one. And, you know, in this league, there's no chance
to beat those riders if you don't make a good start. And I had gate one in my second, and that worked out really well. Wykorzystałem do perfekcji pierwsze pole, które było mi dane w moim drugim starcie. W pierwszym jechałem na tym samym motocyklu, ale podniosło mnie ze startu. A z takimi zawodnikami, z jakimi dzisiaj się potykamy, jeżeli nie wygrasz startu, to nie masz szans minąć ich na trasie. Jak wyobrażał sobie ten sezon, który się właśnie zaczął w Ekstralidze w Lotosie? What can you say about this season? Just beginning, new satisfaction for you in Lotus team? Definitely. You know, Lotus have been really nice to us, and the whole team is happy, and we have a great atmosphere in the team as well. And you know, I don't think we could have picked a better team. You know, we have so fun together, and that's the main reason why we're here. Atmosfera jest fantastyczna w zespole Lotos. Zawsze o nas dbał jako drużyna. Jesteśmy z tego zadowoleni. Myślę, mówi Zorro, że na dzień dzisiejszy to jest najlepszy skład, jaki mogliśmy skompletować na sezon 2009. Tyle popularny Zorro. Taksumike. Taksumike, dziękuję. No proszę. Nasz reporter po szwedzku, a Magnus Zetterström po polsku. Dorobek punktowy, Krzysztof, drużyna Unibax. Holder 5, Sullivan 5, po 4 Miedziński, Jaguś, Kościecha 3. No, imponująca zdobycz jak na mecz wyjazdowy. To już potwierdza, że Holder śmiało zastępuje skutecznie Hansa Andersena. Drużyna Lotosu, Andersen 5. Nasz gość sprzed chwili, Zetterström 4, Bierę 4, Waculik 4, ale w trzech startach. No i o Waculiku zapomniałem jedną rzecz. No właśnie, mieliśmy tą drogą życzyć Martinowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, bo on dzisiaj debiutuje w barwach Lotosu w dniu swoich 19 urodzin. Bardzo dużo emocji, jak na jeden dzień. Dokładnie tak, ale życzymy wszystkiego najlepszego i samych trójek sympatycznemu Słowakowi. Jeden, jak on sam mówi, jeden z trzech Słowaków jeżdżących na żużlu na pytanie, czy odbywają się indywidualne mistrzostwa Słowacji. Powiedział, no tak, moglibyśmy rozegrać jeden i to niepełny wyścig. Zawsze na podium. Podobno w tym roku mają być otwarte, mają zaprosić Słowacy. Słowacka Federacja ma zaprosić zawodników z ościennych państw i rozegrać mistrzostwa Słowacji. No ale to problem naszych południowych sąsiadów. Nas cieszy, że południowi sąsiedzi jeżdżą skutecznie, że możemy ich oglądać, że być może dzięki dzisiejszemu jubilatowi Martinowi Waculikowi sport ten odrodzi się także nie tylko w Czechach, ale także i na Słowacji. Właśnie Martin Waculik będzie jechał w wyścigu ósmym, który po przerwie na równanie i roszczenie toru. Waculik w kasku niebieskim, w kasku czerwonym Hans Andersen. Para gości to Robert Kościecha i Chris Holder. A więc teraz, Krzysztof, to o czym powiedziałeś, Holder zastępuje jako senior Andersena. No i ciekawe, który z nich będzie teraz lepszy. 24 punkty po stronie gości, 18 w dorobku gospodarzy. Inauguracja Centernet Mobile Speedway Ekstraligi w Gdańsku. Pojedynek Beniaminka i aktualnego drużynowego mistrza Polski Unibaxu Toru. Świetna pogoda, jak donoszą nam tutaj przechodzący obok kibice. Na słońcu jest, Krzysztof, znacznie cieplej niż tu, gdzie my siedzimy w cieniu. Troszeczkę żałujemy, no ale jesteśmy rozemocjonowani tym, co dzieje się na torze w Gdańsku. Andersen, Kościecha, Waculik, Holder. Świetnie, Andersen poradzi sobie ze wszystkimi zawodnikami, choć szerzej atakuje Holder. Holder jest szybszy od Andersena. Przy krawężniku musiał pilnować Andersen atakującego Kościecha, a teraz Kościechę zaatakował Waculik i Waculik poradził sobie z Robertem Kościechą. Ale przodzie ucieka i to z każdym metrem coraz dalej Chris Holder. Ależ świetnie teraz znalazł nawierzchnię na wyjściu z tego pierwszego łuku, drugiego okrążenia, odjechał na jakieś dobre 20 metrów Andersenowi Chris Holder. Andersen, pierwsza taka prestiżowa porażka w tym spotkaniu. Andersen będzie drugi, za jego plecami jedzie Martin Waculik, no ale Waculik nadspodziewanie łatwo poradził sobie z Robertem Kościechą, który tutaj miał być tym czarnym koniem w talii trenera Jana Zombika, menedżera Jacka Gajewskiego, a tymczasem w tym wyścigu Robert Kościecha bez wyrazu i bez punktu
ale remis mistrzom Polski ratuje zwycięzca tego biegu ósmego, Chris Holder. Dla niego 3 punkty i gratulacje zasłużone od Hansa Andersena. Andersen 2 punkty, 1 punkt Waculik, bez punktu Robert Kościecha. 3-3 w biegu ósmym, 27-21 prowadził Univax. Chris Holder potwierdził dużą klasę swojej jazdy w tym biegu, ponieważ na starcie popełnił kilka błędów, za wysoko podniosło jego przednie koło. A wiemy chociażby ze słów Magnusa Tittersona, co to znaczy w takiej stawce zawodników. Mimo tego, że tor był równany przed tym wyścigiem, luźna nawierzchnia została zgarnięta raczej do wewnętrznej części toru, to Chris Holder, nie wiadomo skąd, uzyskał bardzo dużą przyczepność na tym pierwszym łuku i po prostu przemknął obok Hansa Andersena i później już tylko powiększał przewagę. Było po prostu słychać po pracy jego motocyklu bardzo dużą energię wychodzącą z tego silnika. On praktycznie na każdym metrze rozpędzał swój motocykl, tak jakby inni nie mogli tej prędkości złapać, tak on jak po sznurku rozpędzał się znakomicie i tylko powiększał przewagę, więc... Ale świetny debiut, jeśli chodzi o grono seniorów Chrisa Holdera. 8 punktów w 3 startach, imponująca zdobycz, imponująca forma u progu sezonu. Będzie jakaś dłuższa przerwa, chyba rezerwa taktyczna w drużynie gdańskiej. To pokazał swoim zawodnikom menedżer, swoim zawodnikom Jacek Gajewski, a zmiana będzie następująca. Teraz otrzymujemy informację. Za Adama Skórnickiego pojedzie Hans Andersen jako rezerwa taktyczna, a więc dodatkowa przerwa przysługująca Duńczykowi w barwach Lotosu, bowiem Duńczyk będzie miał wyścig po wyścigu. W poprzednim zdobył 2 punkty. Teraz zastępuje Adama Skórnickiego. Szukają swojej szansy, szuka szansy dla swojego zespołu Robert Savina, posyłając Andersena w duecie z Magnusem Zetterströmem. To już 9. wyścig. Miedziński-Sullivan to będzie para, jak widzą Państwo na swoich ekranach, Unibaxu. No i Krzysztof, jest szansa chyba na to, by może ze 2 punkty, a może wygrać podwójnie. Mogli to wykonać i odrobić ten dystans zawodnicy z Gdańska. Oczywiście, że tak. No, wciąż szukają tych, którzy będą tutaj liderami w tej drużynie. Nikt nie jest liderem już przed sezonem na papierze. Te nazwiska nie sugerują wprost, kto tu będzie najsilniejszym członem tego zespołu, więc w każdym meczu pewnie, zwłaszcza na początku sezonu, trener gdańszczan będzie szukał tych najlepszych rozwiązań. Najlepszym nazwiskiem jest oczywiście Hans Andersen i on na razie to potwierdza, że być może będzie tym liderem, ale nie wiadoma jest dyspozycja, zwłaszcza w polskiej ekstralidze, Adama Skórnickiego, Magnusa Cytestrona. Dzisiaj akurat Szwed startuje lepiej, więc to on pewnie dzisiaj będzie miał więcej okazji do startów i po prostu będą wykorzystywali wszystkie siły, jakie mogą w każdym meczu. Również dzisiaj. Ta najmocniejsza, wydaje się, dziś rezerwa taktyczna w talii trenera Roberta Savine. Hans Andersen w kasku niebieskim w miejsce Adama Skórnickiego. On stanie pomiędzy Adrianem Miedzińskim, Ryanem Sullivanem, Zetterström z 4. pola startowego. Przypomnijmy, że zaczął Szwed od 3. miejsca, później wygrał swój wyścig, a więc zapewne na to liczy szkoleniowiec Lotosu, że Szwed pójdzie za ciosem, natomiast Duńczyk będzie w stanie powalczyć także o zwycięstwo. No i ciekawe, jak tutaj ta rywalizacja będzie przebiegać, bo spoglądam na dorobek Adriana Miedzińskiego. Rozpoczął od zwycięstwa, potem tak niewyraźnie pojechał, nie napawało to optymizmem, 1 punkt, ale Ryan Sullivan jechał bardzo poprawnie i był bardzo szybki na dystansie. Od krawężnika Miedziński, później Andersen jako rezerwa taktyczna, Sullivan i Zetterström
kasku czerwonym. Widzą Państwo dorobek poszczególnych zawodników. Andersen ma tych punktów najwięcej, a to ten, który miał jechać w tym wyścigu, a jedzie za niego Hans Andersen, Adam Skórnicki, ale tylko jeden punkt u startach. No i teraz ogląda rywalizację z parkingu. Bieg 9 Mieziński, Andersen, Sullivan, Zetterström, taśma w górę i wygrywają start torunianie. Oni meldują się pierwsi w tym pierwszym łuku. I Sullivan, i Miedziński świetnie spod taśmy wygrali i z Andersenem, minimalnie z Zetterströmem, ale on startował z czwartego pola. Teraz świetny atak Andersena. Andersen już jest drugi. Za chwilę może być pierwszy, bo rozpędzony niczym ekspres Duńczyk przemknął tuż obok Adriana Miedzińskiego. Teraz Andersen atakuje Sullivana. Sullivan odpiera jeszcze ten atak gdańskiego Duńczyka. Andersen, no ale teraz troszeczkę przeszarżował, zbliżył się do niego Miedziński. Zetterström bardzo blisko Miedzińskiego. To koniec trzeciego okrążenia. Tu jeszcze wszystko może się zdarzyć w tym wyścigu. Cała stawka blisko siebie, choć powiększył przewagę Ryan Sullivan. Teraz szerzej próbuje Andersen, no ale to nie skutkuje tym, by choć o metr, choć o pół metra zbliżył się do Ryana Sullivana. No i mimo tej rezerwy taktycznej gdańszczanie przegrywają wyścig dziewiąty 2-4. No ale mieliśmy spore emocji. Rozgrzał nas ten wspaniały atak Hansa Andersena. Wydawało się, że pójdzie Duńczyk za ciosem. Obronił się Sullivan. Sullivan 3 punkty, 2 Andersen, 1 Miedziński. Bez punktu Zetterström. 4-2 wygrywają torunianie i prowadzą 31-23. Magnus Zetterström wygrał poprzedni wyścig. Teraz przyjechał ostatni. No to potwierdza, jak bardzo wyrównana jest ta stawka. Teraz chyba popełnił podobny błąd, o którym mówił w wywiadzie. Mimo tego, że przed startem bardzo koncentrował się na tym, ażeby jego przednie koło nie uniosło się do góry, to jednak mimo tego, że dociążył przednie koło, leżał faktycznie na tym motocyklu, wyraźnie było to widać bardziej z przodu niż reszta zawodników, to i tak jego motocykl podnosiło do góry na starcie i przez to znalazł się na końcu stawki. A Hans Andersen widać wyraźnie, że coraz lepiej czyta ten tor, coraz śmielej sobie na nim poczyna, coraz więcej ścieżek jest możliwości do wykorzystania przez niego i dzięki temu umie już walczyć na tym torze i wyprzedzać, co jest najważniejsze. Sponsorem programu jest Sopro Polska, producent klejów i fug. Zmiany w wyścigu dziesiątym, a więc rozpoczynają się te żużlowe szachy w drużynie toruńskiej. Druga, trzecia szansa dla Mateja Kusa, który zastąpi Mateusza Lampkowskiego. On w kasku białym, ale zmianę będziemy mieli także w drużynie gdańskiej, bowiem za Renata Gafurowa pojedzie Martin Waculik. Jeśli dobrze usłyszeliśmy speakera dzisiejszych zawodów na Państwa ekranach, w kasku żółtym Wiesław Jaguś, w kasku białym ze strony Unibaxu wspomniany przeze mnie Matej Kus, natomiast para gospodarzy to w kasku czerwonym Kenneth Pierre i w kasku niebieskim Martin Waculik w miejsce Renata Gafurowa. Gafurow dziś dwa starty bez punktu. Waculik prezentuje się no znacznie, to może za mocno powiedziane, ale skuteczniej niż Rosjanin. Nawiązuje walkę. Gafurow zupełnie daleko z tyłu. Jego sprzęt dziś zupełnie nie odpowiada standardom Speedway Ekstraligi. No i stąd już po starcie daleko z tyłu Rosjanin. Jeszcze potwierdzenie. Potwierdzenie składu tego wyścigu dziesiątego. Kus w kasku białym, żółtym Jaguś, Unibax Toruń, Lotos to Kenneth Bier w kasku czerwonym i Martin Waculik w kasku niebieskim. A Wiesław Jaguś na motocyklu, na którym jeszcze dzisiaj nie startował, więc to potwierdza, jak bardzo poważnie do tych zawodów podchodzą wszyscy zawodnicy, mimo tego, że nie najgorzej przecież pojechał w poprzednim biegu. Widzieliśmy ten szybki motocykl na tle motocykla Adama Skórnickiego. Albo jakaś awaria nastąpiła w tamtym motocyklu, albo po prostu Wiesiek Jaguś jest niezadowolony z tamtej
z tamtego motocykla i stąd no, ta jeszcze zmiana. Dzisiaj Krzysztof Wiesław-Jagódź nie wygrał wyścigu. To były dwa drugie miejsca i on na pewno chciałby wygrać ten wyścig dziesiąty. Czy tak się stanie? Kus, Bier, Jagódź, Paculik, rozpoczęty wyścig dziesiąty. Dobrze, właśnie Jagódź, idealny moment startowy. Świetnie spasowany ten motocykl. On już ucieka rywalom, za jego plecami walka o drugą i trzecią pozycję. Z niej zwycięsko wychodzą gdańszczanie. W kasku niebieskim drugi jest Waculik, trzeci Kenneth Bier, Matej Kus na ostatnim miejscu. Waculik no ma ciągle ma problemy z płynną jazdą na gdańskim torze. Potrafi pojechać bardzo szybko, świetnie, płynnie, a później gdzieś ni stąd, ni zowąd pojawia się jakiś błąd, który czasem może go kosztować stratę punktu, ale co najgorsze, i przestraszył się tego troszeczkę Kenneth Bier, może spowodować niepotrzebną, niebezpieczną sytuację na torze. Chyba pierwszy wyścig taki bez historii. Mówiłeś, Krzysztof, o tej zmianie motocykla w przypadku Wiesława Jagódzia i to jak najbardziej skuteczna była zmiana. Odjechał rywalom jak chciał i pewnie wywalczył trzy punkty w tym wyścigu. Pierwsze indywidualne zwycięstwo Wiesława Jagódzia. Dla niego trzy punkty. W sumie Wiesław Jagódź w tym spotkaniu zdobywa ich już 7. No i te trzy punkty, które powodują, że Unibaks remisuje ten wyścig, bowiem za plecami Jagódzia przyjechali Martin Waculik i Kenneth Bier, bez punktu Matej Kus. 8 punktów przewagi nadal mistrzów Polski na torze przy ulicy Długie Ogrody w Gdańsku. Jagódź chyba nie był zadowolony z poprzedniego motocykla, zwłaszcza jeśli chodzi o element startu. Teraz ten start był genialny, zostawił za sobą już praktycznie po tych pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu metrów wszystkich swoich przeciwników. No nie jechał z lekkim, chociażby można wspomnieć o Kennecie Bierze, który dzisiaj już pokazał nam się z bardzo dobrej strony, dysponuje bardzo szybkim motocyklem na tym torze i jechał w poprzednim biegu bardzo dobrze, więc to tym bardziej potwierdza, że Wiesław Jagódź dokonał dobrej zmiany, ponieważ wygrał no, z ogromną przewagą. 7 punktów, o czym już wspominaliśmy, Wiesława Jagódzia. No na pewno jeszcze niezadowolony z tej formy i z tego przygotowania sprzętu. No zobaczymy, jak będzie w decydujących wyścigach tego spotkania. Sponsorem programu jest Sopro Polska, producent klejów i fug. Za nami 10 wyścigów, teraz dłuższa przerwa, którą gospodarze wykorzystają na równanie toru, na zroszenie na pewno jego nawierzchni, no i później 5 decydujących wyścigów. 8 punktów przewagi mistrzów Polski nad Lotosem Beniaminkiem Ligi. 3 gdańszczanie są w stanie się jeszcze przebudzić. No ciekawe, jak na to pytanie odpowie obecny w parkingu z naszym reporterem Adam Skórnicki. Morale w drużynie Wybrzeża na pewno wielkie. Beniaminek walczy z mistrzem Polski. Jest bardzo ciężko, mimo że jedziecie u siebie, Adam. No tak, wiadomo, jest to mistrz Polski. Wiadomo było, że nie będzie ziewania. No jednak jest trochę ciężej niż się spodziewaliśmy, ale jeszcze jest parę wyścigów do końca, na pewno się nie poddamy i będziemy chcieli obronić choćby punkt. Twój debiut na razie niezbyt okazały, czy to sprzęt tor, czy może Adam Skórnicki na razie? Myślę, że na razie trochę wszystkiego, trzeba to trochę poukładać. 3 lata bez Ekstraligi na pewno daje tutaj dać o sobie i myślę, że przede wszystkim potrzeba trochę więcej obycia, ale myślę, że jeszcze dzisiaj uda się wywalczyć z mojej strony trochę punktów i pomóc drużynie, żeby dogonić rywala. No właśnie, Robert Sawina raz już cię zastąpił, ale teraz chyba będziesz jechał zgodnie z programem. No zobaczymy, to wszystko jest, zależy od trenera, jaką on taktykę ustali, my jesteśmy odjeżdżeni. Dziękuję ślicznie, tyle Adam Skórnicki. Liczę na to, że zdobędzie jeszcze kilka punktów Adam Skórnicki, narada bojowa w drużynie gdańskiego Lotosu. Adam Skórnicki już dołączył do Roberta Sawiny i jego podopiecznych. Mobilizacja dodatkowa, pewne ustalenia. Mogą korzystać jeszcze z rezerw taktycznych zawodnicy gdańscy. 8 punktów straty do Unibaksu. Jako rezerwa taktyczna jechał Andersen. Jeszcze można wykorzystać Kennetha Bier, można Magnusa Zetterströma.
No i ewentualnie jeszcze można poszukać przebudzenia u Adama Skórnickiego, na które on sam liczy. Wydaje się, że właśnie zawodnicy wspólnie z kierownictwem ustalają teraz strategię na kolejne rezerwy taktyczne, wskazując na zawodników i pola startowe, w których ewentualnie mogliby startować. Zobaczymy, co z tych ustaleń wyniknie. A teraz Wiesław Jaguś i Parkin. No właśnie, w obozie gdańskim trwa narada, a w obozie toruńskim względny spokój. Wiesław Jaguś, były 4 punkty w 2 biegach, ale to było za mało, zmieniłeś maszynę. Tak, po pierwszych 2 biegach moich nie do końca zadowolony jestem. Musiałem zmienić motocykl, bo te 2 pierwsze biegi troszeczkę byłem za wolny do przeciwnika dzisiaj. Za wolny dla przeciwnika, ale i tak 7 punktów prowadzicie. Pytać by się mogło, kontrolujecie to, co dzieje się na torze? No, nas najważniejsze, żeby każdy robił punkty tutaj z drużyny, bo jeden zawodnik na pewno nie wygra meczu. Wszyscy się starają jak najlepiej jechać, to na razie nam się udaje. Zostało się jeszcze 5 biegów i powalczymy. Obserwując ten gdański tor, to ten łuk ostatni przed ostatnią prostą jest taki dość specyficzny, charakterystyczny. Tak, ten tor trochę wymaga takich umiejętności, że tak powiem. No nie jest do łatwych torów i należy. Trzeba się po prostu pilnować, bo niegdzie są dziurki i trzeba uważać, żeby nie spać z motoru. Czyli cały czas pod kontrolą. Tak jest. Dziękuję bardzo, tyle Wiesław Jaguś. Wiesław Jaguś ma wszystko pod kontrolą, ale mówiliśmy o naradzie w drużynie gdańskiej. A teraz popatrzmy na taką naradę w drużynie toruńskiej. Jan Ząbik, Jacek Gajewski. Też są ustalenia, też odczytywanie, odgadywanie tego, co ewentualnie może zrobić rywal i jak sobie z tym poradzić. Spoglądamy na te 3 wyścigi, które mamy zapisane. Skórnicki, Kościecha, Andersen, Sullivan. To będzie wyścig 11. Wyścig 12 to Lampkowski, Waculik, Holder, Bier i 13 Gafurow, Miedziński, Zetterström, Jaguś. A myślę, że Krzysztof tutaj wie, może się zdarzyć jeszcze. Mobilizacja w drużynie gdańskiej ogromna, te rezerwy taktyczne i tu może być naprawdę różnie. Dokładnie, no Gdańsk w swoich szeregach posiada kilku bardzo dobrych zawodników, którzy dzisiaj również potwierdzają swoją klasę i jeśli wykorzystają w sposób maksymalny te wszystkie rezerwy taktyczne, to może doprowadzić do sytuacji, że ten wynik będzie graniczył gdzieś w okolicach remisu. Niewątpliwie więcej atutów mają torunianie, co widać już po wyniku do tej pory, ale jeszcze jest kilka wyścigów i na pewno gdańszczanie broni nie złożą. No i ciekawa informacja do nas dociera już z obozu drużyny gdańskiej. Adam Skórnicki nie pojedzie w wyścigu 11. Kolejna rezerwa taktyczna za Adama Skórnickiego. Będzie jechał za niego Zetterström, to Kenneth Bier. On jeszcze także może pojechać ewentualnie jako rezerwa taktyczna. Zorro z pola A wraz z Hansem Andersenem na Roberta Kościecha i Ryana Sullivana. Sullivan znakomicie dziś. Podobnie jak Holder, a więc ten australijski zaciąg w ekipie Aniołów dziś bardzo dobrze. Ale Kościecha to jest zaskoczenie i minus chyba w drużynie Uniwax. I w takiej doskonałej drużynie zawsze po prostu któryś z zawodników ma słabszy dzień. Roberta stać na to absolutnie, żeby być nawet jednym z liderów tej ekipy, więc nawet jeśli dzisiaj przydarzy mu się słabszy dzień, to myślę, że kibice w Toruniu mogą być w miarę spokojni o to, że w końcu Robert, który jest przecież bardzo ambitnym, doświadczonym i walecznym zawodnikiem, znajdzie tą optymalną dla siebie formę. Nie jest powiedziane, że Robert Kościecha nie znajdzie tej optymalnej formy już dzisiaj, bo on znakomicie zna ten tor. Pewnie troszeczkę on się pozmieniał. Geometria nie została zmieniona, ale ta nawierzchnia, którą dosypano jeszcze przed przerwą zimową, przed zimą, mając na uwadze to, żeby ten tor się ułożył, sporo tej nawierzchni, on jest bardziej pochyły. Być może to troszeczkę go wybiło z rytmu, a być może to, że troszeczkę zajął się też taką rolą menedżerowania, podpowiadania kolegom z zespołu, a zapomniał o samym sobie. To po prostu chyba świadczy o tym, że samo doświadczenie z tego toru nie ma aż tak wielkiego znaczenia, bo jeśli za tym nie idzie doskonały sprzęt, akurat w danym dniu optymalna forma,
to geometria toru, znajomość toru nie ma tak wiele znaczenia, ponieważ każdy z tych zawodników, którzy dzisiaj startują, znają ten tor i oprócz Mateja Kusa oczywiście, ale jest to tor typowo żużlowy, więc każdy, jeśli jest w dobrej formie, to umie sobie z tym poradzić. I szybciutko przeskakujemy do parkingu. Tuż przed wyścigiem 11 razem z nami Martin Waculik. Martin, czy ten tor dzisiaj sprawia ci troszeczkę problemów? No tak, myślę, że nie, bo trenowałem tutaj już dwa treningi, jeden sparring, ale jest taki trochę inny jak na treningu, na treningach. Czemu pytam? Bo widać troszeczkę w twojej jeździe, że czasami są te problemy. No, bo też tak zmieniałem silniki, przeszedłem z Javi na GMA i trochę jeszcze myślę, że potrwa jakiś dłuższy czas, abyśmy się tak dobrze dopasował do tych... A czy te GM, przepraszam, są dużo szybsze od Javi? Odczuwasz to? Są inne i myślę, że są też lepsze. No i teraz właśnie już kwestia tylko czasu, jak się dopasuję z tymi silnikami i powinno wszystko grać. Dziękuję ślicznie, tyle na gorąco. Martin Waculik. To potwierdza chyba, te słowa potwierdzają, że to, że Martin Waculik jeździ dosyć mało płynnie na tym torze, często jego silnik, motocykl zachowuje się dosyć agresywnie, jeśli mogę tak powiedzieć, na tych dziurkach, których nie jest dużo przecież dzisiaj na tym torze, a zawodnik wtedy potrafi się usztywnić i na kolejnych dziurach zachowywać się jeszcze gorzej i jeszcze ciężej takiemu zawodnikowi się jedzie. Być może ta zmiana właśnie konstrukcji silnika powoduje to, że Waculik ma małe problemy z płynną jazdą w początkowej fazie sezonu. A zmiana motocykli to nie jest rzecz taka prosta, o czym przekonywał nas przez ostatnie kilka sezonów Tomasz Golob, kiedy zrezygnował z Jawy, przesiadał się na GMA. Jak sam mówił wielokrotnie, sporo musiało naprawdę minąć czasu, kiedy on, jak to cytując tutaj Tomasza Goloba, dogadał się wreszcie z tymi motocyklami. Kiedyś odwrotnie, bo przesiadając się z GMA na Jawę, Jawy były bardziej agresywnymi silnikami. W tej chwili wydaje się, że GM-y są właśnie bardziej silnikami ostrymi, z którymi jest sobie ciężko poradzić zawodnikom. Wracamy do rywalizacji w tym inauguracyjnym spotkaniu CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi po 10 wyścigach. Univax prowadzi w Gdańsku 34-26. Przed nami wyścig 11 w kasku niebieskim jako rezerwa taktyczna. W miejsce Adama Skórnickiego Magnus Zetterström. Partneruje mu Hans Andersen w kasku czerwonym. Para gości mistrzów Polski Robert Kościecha w kasku białym i w kasku żółtym Ryan Sullivan. Jeden z najskuteczniejszych zawodników drużyny Jana Zombika. 8 punktów ma Chris Holder. 8 także Ryan Sullivan, a to ten, który na pewno dziś nie jest pocieszony. Adam Skórnicki dwukrotnie prezentował się na gdańskim torze i indywidualny mistrz Polski zdobył tylko jeden punkt. Jedno jest pewne, że zasada bij mistrza dziś znajduje swoje odzwierciedlenie na torze w Gdańsku, no bo mistrzem Polski indywidualnym jest Adam Skórnicki. A czy za ciosem pójdą gdańszczanie? Zobaczmy w biegu 11. Zetterström, Kościecha, Andersen, Sullivan, Ryszard Ryła już zwolnił taśmę. Dobry start gdańszczan, ale po zewnętrznej próbował rozpędzać się Ryan Sullivan. Zablokował go Hans Andersen. W górę wyskoczyli niemalże wszyscy kibice zgromadzeni na stadionie. Poza tą liczną rzeszą fanów z Torunia ogromny doping, bo na podwójnym prowadzeniu kaski czerwony i niebieski. A więc Hans Andersen i Magnus Zetterström. Czyżby pierwsze podwójne zwycięstwo duetu gdańskiego za plecami tej dwójki? Robert Kościecha teraz zupełnie pogubiony po tej nieudanej akcji pozewnętrznej na pierwszym łuku. Ryan Sullivan, rozpoczyna się czwarte okrążenie. Świetnie teraz gdańszczanie jeszcze próbuje tam zbliżyć się do Zetterströma, Robert Kościecha, ale na niewiele to się zdaje. Podwójne pierwsze zwycięstwo gdańszczan w tym spotkaniu, które nie odwraca jeszcze losów rywalizacji, ale sprawia, że wynik końcowy tego spotkania na pewno jest sprawą otwartą. Zwycięża Hans Andersen. Udana rezerwa taktyczna, bo dwa punkty zdobywa Zetterström, jeden Kościecha.
bez punktu Sullivan, 5-1 dla Gdańszczan i tylko 4 punkty przewagi Unibaxu nad Lotosem. Bardzo niedobrze ułożył się ten start i pierwszy łuk dla Torunian. Dlaczego? Po pierwsze, Robert Kościecha, mimo tego, że dobrze wstrzelił się w taśmę startową, wyjechał równo z Gdańszczanami, to jednak jego motocykl jechał zbyt wysoko, stracił moc, stracił prędkość i znalazł się za Gdańszczanami. Na pierwszym łuku jeszcze w sposób oczywiście niecelowy zajechał troszkę drogę Sullivanowi, który musiał zamknąć gaz. Sam Robert też stracił tam prędkość i wtedy już sytuacja praktycznie ułożyła się i była do końca bez zmian. I to podwójne zwycięstwo dodaje, jak słyszymy na trybunach, bardzo dużo energii, no i wiary z powrotem w sercach kibiców z Gdańska. Gromkie GKS na trybunach, doping także kibiców Unibaxu, którzy zajmują sektor, ogromny sektor przy wejściu w drugi łuk stadionu w Gdańsku. Będziemy mieli jedną zmianę w biegu 12, miejsce Lampkowskiego KUS, a więc tak szafuje tymi juniorami trener Jan Ząbik, ale zna się na tej pracy jak mało kto w tym kraju, na pracy z młodzieżowcami, z wychowywaniem utalentowanych, świetnych żużlowców, czego przykładem Wiesław Jagoś, czy chociażby trener obecny Lotosu Gdańsk, Robert Sawina. 4 punkty przewagi drużyny Unibaxu. Widzieli Państwo jeszcze po zjechaniu już do parkingu, tylko odstawił motocykl Hans Andersen, podszedł do Kenneta Bier, od razu przekazał na gorąco jakieś uwagi swojemu rodakowi, koledze z zespołu. Bier w kasku czerwonym z pola czwartego, Waculik w kasku niebieskim, a mistrzowie Polski, wspomniany Matej Kus, miejsce Lampkowskiego w kasku białym z pola pierwszego. No i ten niesamowity dziś Chris Holder. Świetnie spasowane motocykle, zdecydowanie szybszy od rywali. No i ciekawe, czy jest jakiś śmiałek, który jest w stanie pokonać znakomicie dziś usposobionego Chrisa Holdera. Raz tylko przyjechał dziś drugi Chris Holder. Przyjechał za plecami Kenneta Bier. A więc teraz okazja do rewanżu pomiędzy tą dwójką. Stoją obok siebie Chris Holder na polu C. Ma po swojej prawej ręce Kenneta Bier. No i wiele będzie zależało od startu. Kus, Waculik, Holder, Bier, 4 punkty przewagi Unibaxu w Toruniu, rozpoczęty wyścig 12, przegrywa start Kus, ale świetnie Holder, upada Matej Kus na pierwszym łuku. No i jaka będzie decyzja sędziego Ryszarda Bryły? Nie podnosi się, podnosi się o własnych siłach Matej Kus, ale za długo to wszystko trwało i czerwone światło jest zapalone. Bardzo niebezpieczna sytuacja. No tak, no ale to czerwone światło, nie wiem, przyznam się szczerze, że jestem troszeczkę zaskoczony. Ja to czerwone światło widziałem przy tej bramie maratońskiej, zapalone w momencie, kiedy zawodnicy wyjeżdżali z pierwszego łuku. Ale nie wiem, dlaczego nie było to widać chyba tego. To nie jest czerwone światło, które mówi o przerwaniu wyścigu, tylko o zakazie wyjazdu na tor być może. A no, Matej Kus, a zwłaszcza jego motocykl znajdował się na torze, kiedy zawodnicy wchodzili już w łuk i to mogło się skończyć fatalnie. No to ciekawa sytuacja. Ja spoglądałem, szukając czerwonego światła, zauważyłem je rzeczywiście przy wjeździe do parkingu stadionu w Gdańsku. No tu odwróciło motocykl Mateja Kusa. Sędzia był przekonany, że Matej Kus po prostu chyba wstanie i zdąży zabrać swój motocykl na trawę, ale myślę, że nie powinno się ryzykować aż tak bardzo. Widać było, że zawodnik się rozłączył z motocyklem, bardzo wolno wstawał z toru, więc już w tym momencie można było chyba spokojnie przerwać wyścig, a chyba to nie miało miejsca. No, nie wiemy do końca. Jak było, jedno jest pewne, że widzę włączone białe światło, co oznacza wykluczenie Mateja Kusa i będziemy mieli powtórkę w 3-osobowym składzie. Jedno jest pewne, zawodnicy wyjeżdżając na linię mety, rozpoczynając drugie okrążenie, mieli przed sobą, przed oczami
przekazaną tablicę od kierownika startu z napisem drugie okrążenie. Drugie okrążenie, a nie była to czerwona flaga. Będziemy mieli powtórkę w trzyosobowym składzie. Waculik i Bier kontra Chris Holder, a więc osamotniony Australijczyk w barwach Unibaxu przeciwko Słowakowi i Duńczykowi w barwach Lotosu. No ale taki dziś jest świat, taki dziś jest żużel, że niekoniecznie w wyścigach Speedway Ekstra Ligi musimy oglądać reprezentantów Polski. Tak jest w polskiej lidze. Tak jest w szwedzkiej. Kibice też niezbyt często mają okazję oglądać szwedzkich zawodników, więc być może to dobrze, że wszyscy się wymieniają i każdy ma okazję startować tam, gdzie jest zapotrzebowanie na danych zawodników. A kibice mają wielką radość i wielkie emocje, jak chociażby tutaj dziś w Gdańsku, bo naprawdę atmosfera jest wspaniała, świetny doping, wypełniony do ostatniego miejsca stadion. No i mamy tutaj cały czas nadzieję na emocje do samego końca, bo tylko 4 punkty przewagi aktualnych mistrzów Polski nad Beniaminkiem. Centernet Mobile Speedway Ekstraligi Gdańskim Wybrzeżem. Gdańszczanie po 3 latach przerwy powrócili do elity. Pożegnali się z nią w nie najlepszym stylu, bowiem odebrano im licencję na starty w sezonie 2006 ze względu na zadłużenie. Zespół musiał startować od najniższej, ostatecznie zdecydował się startować od najniższej klasy rozgrywkowej. Powrócił do elity, no i teraz walczy o zwycięstwo z mistrzami Polski. Czy skutecznie? Świetnie! Waculik wypycha Holdera, ale czy poradzi sobie z Australijczykiem? No nie, nie. Australijczyk ma świetnie przygotowany motocykl. To widać było, że Słowak mimo tej ostrej akcji, wejścia pod łokieć, wygranego minimalnie startu z Australijczykiem na wyjściu z łuku, jest bez szans. Holder mknie po swoje 3. indywidualne zwycięstwo w tym spotkaniu. Ratuje remis drużynie z Torunia. Waculik pokazał się z bardzo dobrej strony na tym pierwszym łuku. No ale rzeczywiście, tak jak mówił w rozmowie z Łukaszem Bencem, musi jeszcze dopasować motocykle, musi sobie z nimi poradzić, bo widać było właśnie przed chwilą mała, niewielka dziurka na tym drugim łuku toru w Gdańsku i znów zachwiało Waculikiem, a jadący za nim Kenneth Bier musi mieć oczy dookoła głowy. Kenneth Bier jeszcze na ostatnich metrach wyprzedza Martina Waculika, ale to nie zmienia faktu, że zwycięzcą tego wyścigu znów w imponującym stylu jest Chris Holder. Zdobywa 3 punkty. Jak już wspomniałem, ratuje remis dla drużyny mistrzów Polski. W tym wyścigu osamotniony Holder 3-3. 4 punkty przewagi nadal Unibaxu. 38-34 po 12 wyścigach. W pierwszym momencie startowym Chris Holder wyszedł doskonale, ale później tak jakby na tych kilkudziesięciu metrów dojazdu do pierwszego łuku jego motocykl być może osłabł, a być może był zbyt ostry na tej twardej już nawierzchni. Waculik to wykorzystał, wypnął troszkę Holdera, ale nie na tyle, ażeby wybić go z rytmu, ażeby zagrodzić mu ścieżkę. Praktycznie wypnął go tylko do momentu, gdzie Holder znalazł się na tej bardzo korzystnym torze i tam złapał odpowiednią prędkość, nie miał przed sobą już nikogo, nikt mu nie zajechał drogi, więc spokojnie mógł wyjść na pierwszą pozycję. Sponsorem programu jest Sopro Polska, producent klejów i fug. 3 wyścigi do zakończenia, 4 punkty przewagi drużyny z Torunia. No i teraz ciekawa sytuacja. Na wyżyny swoich możliwości chyba musi wznieść się Renat Gafurow. Tak, tak, ponieważ 4 punkty nie pozwalają na to, aby ewentualnie Robert Savina, trener Lotosu, mógł skorzystać z rezerwy taktycznej. A więc Gafurow z Etterströmem to duet gospodarzy, natomiast goście to Adrian Miedziński i Wiesław Jaguś. Jaguś zmienił motocykl, pojechał w stylu Chrisa Holdera, odjeżdżając rywalom już na pierwszych metrach, nie pozostawiając złudzeń, komu należy się zwycięstwo
w swoim poprzednim starcie. Miedziński rozpoczął od zwycięstwa, potem dwa trzecie miejsca. W kratkę jeździ Magnus Zetterström. Jedynka, trójka, potem zerówka. Później przyjechał za plecami Hansa Andersena. Gafurow, dwa starty bez punktu. Do trzech razy sztuka. Na pewno na to liczą gdańscy kibice, a torunianie dopingując swój zespół na to, że właśnie duet Adrian Miedziński, Wiesław Jaguś powiększy przewagę przed wyścigami nominowanymi i te ostatnie dwa wyścigi będą znacznie spokojniejsze dla mistrzów z Polski w tym wyścigu, w tym spotkaniu wyjazdowym. Gafurow, Miedziński, Zetterström i Wiesław Jaguś. 38 punktów po stronie Unibaksu Toruń, 34 w dorobku gdańskiego Lotosu. Sprawa końcowego rezultatu na pewno ciągle otwarta, ale kluczowy może być właśnie ten wyścig 13. Gafurow, Miedziński, Zetterström i Wiesław Jaguś. Dobry start Zetterströma, Zetterström zamknięty, Miedziński, ale Jaguś ucieknie tam gdzieś pod płotem gdańskiego toru. Na drugiej pozycji Zetterström, trzeci Gafurow, Miedziński na ostatniej pozycji. No, ten wyścig tak ułożony, to zapewne chwila oddechu, przynajmniej w tym momencie dla gdańskich kibiców, bo oni mogli spodziewać się tego, że ten bieg mogą ich ulubieńcy przegrać. Ale Gafurow staje na wysokości zadania. Być może jest to punkt nadziei Beniaminka na to, aby jeszcze do ostatniego wyścigu toczyć walkę o zwycięstwo z aktualnymi przecież mistrzami Polski. Klasą dla siebie jest Wiesław Jaguś, wypchnięty po przegranym starcie z dwójką gdańszczan gdzieś szeroko pod bandę gdańskiego toru. Znalazł tam przyczepną nawierzchnię, objechał rywali, pewnie przywozi 3 punkty i ratuje remis dla drużyny z Torunia, albo zapewnia remis drużynie z Torunia, bo za plecami Wiesława Jagusia przyjeżdżają dwaj zawodnicy gdańskiego Lotosu. Drugi Magnus Zetterström, trzeci Renat Gafurow i kto wie, to może być bardzo ważny punkt zdobyty przez gdańskiego Rosjanina bez punktu Adrian Miedziński. 3-3 i przed biegami nominowanymi 41-37 prowadzi Lotos. Patrząc na tą akcję, pomyślałem od razu, że gdyby na miejscu Zetterströma był Niki Petersen, to na pewno Wiesław Jaguś nie miałby tyle miejsca, ażeby spokojnie, w bezpieczny sposób wyprzedzić gdańszczan. Po prostu Magnus Zetterström też próbował zablokować Jagusia w sposób bezpieczny. Jednak nie był na tyle z przodu, ażeby dokonać tego skutecznie. Jeśli miałby się zdecydować na blokadę Wieśka Jagusia, to na pewno byłoby to niebezpieczne, więc zachował się fair. Wiesław Jaguś miał miejsce na to, ażeby na tym przyczepnym torze uzyskać odpowiednią prędkość, a jego motocykle spisują się już po raz kolejny bardzo dobrze, więc spokojnie na tym pierwszym mógł objechać gdańszczan. Sponsorem programu jest Sopro Polska, producent klejów i fug. Przed nami dwa wyścigi nominowane, 4 punkty przewagi mistrzów Polski. Za chwilę będziemy poznawać składy wyścigów nominowanych, a więc teraz na pewno trwają narady tak w jednym i w drugim zespole. A jak na to takim chłodniejszym okiem kibica, ale zakochanego bez granic w Speedwayu spojrzy mistrz olimpijski w skoku, czyli Leszek Blanik? No nie wiem, czy to będzie chłodne oko, bo jednak Leszek Blanik, gdańszczanin, kibicuje zapewne Lotosowi. 4 punkty, dużo czy mało przed tymi decydującymi biegami? Okazało się, że jednak drużyna z Torunia to jest rzeczywiście ta drużyna, która jest bardzo solidnie wygląda. No, na pewno brakuje tutaj punktów Adama Skórnickiego. Ale myślę, że sprawa jest jeszcze otwarta. 14 bieg wszystko wyjaśni. Myślę, że jeżeli gdańszczanom uda się urwać 2 punkty, to wszystko jest możliwe w ostatnim biegu. Jesteś wielkim fanem żużla. Kibicujesz któremuś zawodnikowi szczególnie?
zawodnikowi nie, kiedyś to był Hans Nielsen oczywiście, czy tam Erik Gundersen w dawnych czasach, w tej chwili nie, bardziej pasjonuję się ogólnie żużlem, staram się uczestniczyć w życiu żużlowców, poznawać ich i specyfikę tego, tej dyscypliny, no i wciąga, jest to moja wielka pasja, nie będę ukrywał. Na pewno jesteś pod wrażeniem jazdy Chrisa Holdera. No można powiedzieć, jeżeli okaże się, że to drużyna z Torunia przy wywiezie punkty, zwycięstwo, to będzie to jego zasługa. W szczególności, że cały team jedzie, ale jest to na pewno tutaj jakby duża niespodzianka. Dziękuję bardzo, tyle Leszek Blanik. Zawsze podkreślamy to, że miło gościć tak wspaniałych i wybitnych sportowców, którzy kochają żużel i temu żużlowi pomagają nie tylko swoją obecnością, ale także i swoją pracą, zaangażowaniem, bo przecież prezentowaliśmy to Państwu w okresie zimowym. Przygotowania z drużyną bydgoskiej Polonii prowadził właśnie w Wałczu Leszek Blanik. Rzut oka na zdobycz punktową zawodników przed wyścigami nominowanymi. Unibax Toruń, klasa dla siebie, samego siebie niemalże. Chris Holder 11 punktów, Jaguś 10, Sullivan 8, 5, Miedziński, Kościecha 4, Kus 2, Lampkowski 1. Wydaje się, że w wyścigach nominowanych pierwsza trójka i chyba jednak Robert Kościecha. No ale zobaczymy, jaka będzie decyzja trenera Jana Ząbika i menedżera Jacka Gajewskiego. Lotos Gdańsk, Andersen, Waculik, Zetterström. Tu ma możliwość Robert Savina dokonania roszad, jeśli chodzi o wyścig 15. Kenneth Bier punktów 7. No ta czwórka na pewno w wyścigach nominowanych, choć nie, przepraszam, bo Waculik pojechał już 6 razy, ponieważ startował ten jeden raz dodatkowy Słowak w barwach Lotosu, a więc Waculika już w wyścigach nominowanych nie zobaczymy. Tak jest, już podaję panie sędzio. W 14 biegu klas czerwony, to drugi Kenneth Bierę. Klas niebieski, czwartego Renat Kasurosz. Bieg 15, to kas czerwony, to pierwszy Magnus Zetterström. I niebieski kas, to trzeci Hans Andersen. Tak. Tak jest. Tak już jest, uznaję. Chodź. Kierownik gości składu nominowanych w 14 żółtym z pierwszego Miedziński, w białym z trzeciego Saliwa i w 15 z drugiego żółtym Holder i w białym Jaguś. No i wszystko jasne. Kierownicy drużyn już zgłosili składy. Przepraszam za tę pomyłkę, kiedy nie zauważyłem, że Martin Waculik jechał już 6 razy, bo już mieliby możliwość takiej taktycznej roszady gdańszczanie. Bieg 14. Jeśli możemy to Państwu zaprezentować już teraz graficznie, w tym pierwszym z wyścigów nominowanych ze strony gości. Adrian Miedziński w kasku żółtym i w kasku białym Ryan Sullivan. Natomiast gospodarze to Kenneth Bier i Renat Gafurow. I kolejne ciężkie zadanie przed Renatem Gafurowem. Renat Gafurow uznawany za takiego ojca sukcesu drużyny gdańskiej w dwumeczu z Marmą Polskie Folie Rzeszów, dwumeczu, który decydował o tym, czy rzeszowianie pozostaną w Speedway Ekstralidze, czy też do tej Speedway Ekstraligi awansują gdańszczanie. I właśnie wspaniała, świetna forma Renata Gafurowa w meczu i w Gdańsku, i w meczu w Rzeszowie zdecydowała o tym, że to Lotos jeździ w żużlowej elicie. Mam wrażenie, że jest to zawodnik, którego stać na dobre występy, również w Ekstralidze. Tyle, że ta forma może być właśnie troszkę nierówna i mogą przeplatać się takie spotkania jak dzisiaj z dobrymi, ale myślę, że kibice gdańscy jeszcze nie powinni go spisywać na stratę oczywiście.
To reprezentant Rosji, doświadczony, 27-letni, ale to, co podkreślamy, to kolejny z debiutantów, jeśli chodzi o drużynę Lotosu, który po raz pierwszy styka się z najwyższą klasą rozgrywkową w naszym kraju. 41 punktów po stronie Unibaksu, 37 Lotos, 14 wyścig dnia i skład. Adrian Miedziński w kasku żółtym, w czerwonym Kenneth Bier, w kasku białym Ryan Sullivan i w kasku niebieskim Renat Gafurow. Ewentualne podwójne zwycięstwo drużyny pary gości Mistrzów Polski oznaczać będzie ich triumf w meczu. Rezultat 4-2 dla drużyny z Torunia to także zwycięstwo, choć no, przecież wszystko jeszcze się może zdarzyć. Wtedy 45 punktów będą mieli w swoim dorobku zawodnicy z Torunia. Remis to ciągła nadzieja gdańszczan na chociażby remis w tym spotkaniu. A więc 4-2, 5-1 to triumf meczowy Mistrzów Polski. Remis przedłuża nadzieję gdańszczan, ale zanosi się na to, że bardzo ciężko po tym, co widzimy na starcie i na wyjściu z pierwszego łuku, będzie gdańszczanom powalczyć o sukces w tym spotkaniu, bowiem na podwójnym prowadzeniu Adrian Miedziński i Ryan Sullivan próbuje się tam dobrać do tej dwójki Kenneth Bier, ale traci dystans. Prowadzi Sullivan, za nim Miedziński. Już szaliki w górę tych toruńskich fanów, których około 1000 tutaj dziś w Gdańsku, w tym specjalnym sektorze. Oni cieszyć się będą z pierwszego w tym sezonie zwycięstwa. Ze zwycięstwa Mistrzów Polski nad Beniaminkiem z Gdańska. Ostatni 15 wyścig tylko rozstrzygnie nam, w jakich rozmiarach wygrają tutaj w Gdańsku Torunianie. Sullivan, za nim Miedziński, ostro naciskany przez Kenneta Bierę. Bierę jeszcze powalczy z Miedzińskim. Powalczył do końca i powalczył skutecznie o drugie miejsce. Nie 5-1, ale 4-2 wygrywają zawodnicy z Torunia. No i prowadzą po 14 wyścigach, 45-39, a to oznacza, że wygrywają to spotkanie. 3 punkty Sullivan, 2 Bierę, takim rzutem na taśmę dosłownie. Miedziński 1 punkt, bez punktu Renat Gafurow. 4-2 dla Unibaksu. Mistrzowie Polski wygrywają z Beniaminkiem, ale o jakim rezultacie, w jakim rezultatem zakończy się to spotkanie, zdecyduje ostatni wyścig. Bardzo płynnie i równo wyjechali Torunianie z tego startu. Widzieliśmy przed chwilą właśnie ten nierówny start Kenneta Bier, którego przede wszystkim podniosło do góry troszkę za wysoko. Poza tym jego tylne koło jechało to w lewo, to w prawo. To wszystko powoduje, że zawodnik straci na prędkości. Zawodnicy, przeciwnicy odjeżdżają w tym momencie. No i to zadecydowało o tym, o tej klasyfikacji po wyjściu z pierwszego łuku. Później Bier w swoim stylu, tak jak to dzisiaj już kilkukrotnie pokazywał, walczył umiejętnie na tym torze. Widać, że robi to spokojnie, bardzo mądrze. Zna już kilka ścieżek na tym torze i to skutkowało tylko tym, jeśli chodzi o gdańskich kibiców, że Bier przywiózł 2 punkty. No ale na pewno, mimo tego, że drużyna gdańska ten mecz przegrała, bo już przegrała, sporo emocji i gospodarze pokazali się z bardzo dobrej strony. W końcu jeżdżą z mistrzami Polski, z najlepszą drużyną poprzedniego sezonu. Absolutnie, gdańszczanie już w tej chwili mogą śmiało stwierdzić, że nie mają się czego wstydzić, jeśli chodzi o ten wynik. Może gdyby Leszek Blanik tym swoim słynnym miodem posmarował tylne opony gdańskich zawodników, to ta przyczepność byłaby większa. Być może w następnych meczach będzie lepiej, no musi być lepiej, o tym marzą i na to liczą kibice gdańskiego klubu, bo dla takich kibiców na pewno warto jeździć. Popatrzmy na skład biegu 15, kończącego ten inauguracyjny mecz pomiędzy Unibaksem a Lotosem. Zetterström w kasku czerwonym, w kasku żółtym Chris Holder, w kasku niebieskim Hans Andersen i w kasku białym Wiesław Jaguś. Wyścig najskuteczniejszych zawodników
tego spotkania. Wyścig bezsprzecznie najlepszych jeźdźców inauguracji w Gdańsku. Inauguracji ciekawej, emocjonującej, no i trzymającej nas w napięciu, jeśli chodzi o końcowy rezultat, do 14 wyścigu. Mieliśmy nadzieję, że decydować będzie ten oto wyścig, no ale zabrakło chociażby jednego, no może dwóch punktów ze strony od chociażby czy Adama Skórnickiego, czy Renata Gafurowa. Zetterström, Holder, Andersen, Jaguś, 15 wyścig meczu Lotos Gdańsk, Unibaks Toruń. Zwalnia taśmę Ryszard Bryła, nie, mocno trzymał zawodników. Próbował tam ukraść start Chris Holder, powstrzymał go sędzia Ryszard Bryła, ale na dystansie na razie powstrzymuje go Zetterström, a na czele mknie Wiesław Jaguś. Jaguś piekielnie szybki na tym drugim motocyklu. Zetterström na drugiej pozycji, trzeci Holder próbuje tam dołączyć do Australijczyka Hans Andersen, no ale Andersen jakoś nie może zbliżyć się do Holdera, tymczasem Holder coraz mocniej naciska Zetterströma. Nie odpuszczają tutaj chociaż na metr, mimo już wygranego przecież meczu torunianie. Jaguś daleko w przodzie mknie po kolejne zwycięstwo, a Holder to po zewnętrznej, próbuje zaatakować skutecznie Zetterströma, ale doświadczenie po stronie Szweda. On ma 38 lat, nie jest gwiazdą najjaśniej świecącą w szwedzkim speedwayu, ale co doświadczenie, to doświadczenie. Blokował umiejętnie tego 22-latka z Australii, wielką nadzieję żużlowych kangurów na następcę chociażby Jasona Krampa. No i na tyle skutecznie Zetterström to robił, że dowiózł 2 punkty, 3. Jaguś 2, właśnie Szwed Zetterström dla barw Lotosu, 1. Holder bez punktu, Hans Andersen. Ten ostatni wyścig goście wygrywają 4-2 i całe spotkanie 49-41. Na starcie było dosyć nerwowo. Chris Holder stał bardzo blisko taśmy, ale to absolutnie nie jest żaden błąd. Po prostu kolejna, w której stał, była tak ukształtowana, że musiał ustawić się tak blisko taśmy startowej. A to chyba gdańszczanie właśnie ruszali się w kierunku taśmy startowej. Stąd takie długie przetrzymanie zwolnienia taśmy przez sędziego. Na szczęście stanęli nieruchomo. Sędzia wtedy puścił taśmę startową, ale gdańszczanie już nie mogli skorzystać na tym ewentualnym swojej próbie wykorzystania tej sytuacji poruszania się do przodu. Chris Holder walczył do końca, potwierdził, że był chyba dzisiaj jednym z najlepszych zawodników. No ale nie był najskuteczniejszy, tak 49-41 dla Unibaksu. Co ciekawe, po zmianie motocykla tą pierwszoplanową postacią był ten, którego przedstawialiśmy jako pierwszoplanowa postać przed tym spotkaniem, a więc Wiesław Jaguś. Najpierw drugie miejsca, potem 3 pewne, bezapelacyjne zwycięstwa i w sumie najskuteczniejszy Wiesław Jaguś, 13 punktów, Holder punktów 12. No zaraz zobaczymy, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porównać dorobek punktowy całego zespołu toruńskiego, a może nawet będziemy mieli rozmowę z głównym aktorem tego widowiska, Wiesławem Jagusiem, zdobywca 13 punktów. No, ma czym jechać i ma czym straszyć rywali Wiesław Jaguś. Na pewno pokazał to w dzisiejszym spotkaniu. Widzieliśmy już naszego reportera Łukasza Bęca przez chwilę z Robertem Sawiną. Tymczasem najpierw Unibaks Toruń, dorobek punktowy, Jaguś 13, Holder 12, Sullivan 11, Miedziński 6, Kościecha 4, Kus 2, Lampkowski 1. Potwierdza się, że juniorzy drużyny toruńskiej to nie najsilniejsza strona, przynajmniej na razie. Lotos Gdańsk, Andersen punktów 12, a więc lider na swoim poziomie. Zetterström punktów 9, Bier 9, Waculik 8, no i tutaj zabrakło kilku punktów Adama Skórnickiego, Renata Gafurowa. Oni tylko po jednym punkcie. Damian Spesz w jednym starcie bez punktu. Robert Sawina zadowolony czy nie? Posłuchajmy.
Robert Sawina razem ze mną. Jak podsumować okiem trenera, menedżera ten pierwszy mecz, Robert, twoim okiem? Ja myślę, że mimo wszystko było to dobre widowisko i z pewnością do pełni szczęścia brakowało zwycięstwa naszego zespołu. No ale cóż, wiadomo, mistrz Polski, zespół bardzo mocny psychicznie, bardzo, bardzo dobry personalnie, stąd też wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo trudno. Brakowało z pewnością punktów i Skórnickiego, i Gafurowa, stąd też taki, a nie inny wynik. Mam nadzieję, że w kolejnym spotkaniu będzie już tylko lepiej. Czy będą zmiany na kolejne spotkanie? Jest przecież Jonas Kylmakorpi. No niby jest, z tym, że na 2 tygodnie jest wykluczony z uprawiania żużla, stąd też czekamy na jego powrót, z pewnością by to troszkę nakręciło rywalizację między 3 zawodnikami, bo i Gafurow, i Kylmakorpi, i Tobias Kroner walczą o to jedno miejsce, które jest w zespole, stąd też cóż, trzeba będzie przemyśleć, co dalej. Myślę, że będzie to ten sam zespół, który pojechał w dniu dzisiejszym na następne spotkanie we Wrocławiu. Najmocniejszy zespół ubiegłego sezonu wygrywa tutaj 8 punktami. Widać, że byliście cały czas w kontakcie, więc teraz trzeba wprowadzić korekty i walczyć z pozostałymi zespołami Ekstraligi. Dla większości zawodników no, to jest nowy tor, a więc muszą oni troszkę pojechać z zawodów, bo same treningi to nie jest to samo, co impreza taka na poważnie. Stąd też mam nadzieję, że z każdym kolejnym spotkaniem mecze w Gdańsku będą coraz lepsze w wykonaniu naszych zawodników. Dziękuję bardzo. Tyle Robert Sawina. Podczas trwania naszego spotkania mieli Państwo okazję oglądać cały czas aktualne wyniki pierwszej, drugiej i także Speedway Ekstraligi. W Gdańsku zwycięstwo Unibaksu 49-41. Inny Beniaminek, Polonia Bydgoszcz, wygrała z Atlasem Wrocław 47-43. W Zielonej Górze Falubas prowadzi z osłabionym Kognorem Częstochowa, bez Nikiego Pedersena i Grega Henkoka 27-15. O 18.30 rozpocznie się mecz Unia Leszno Kejlum Gorzów Wielkopolski. Niestety z powodów technicznych na ten mecz Państwa nie zaprosimy. O 18.30 obejrzycie Państwo najprawdopodobniej retransmisję na TVP Sport. Retransmisję spotkania pomiędzy Polonią Bydgoszcz a Atlasem Wrocław, a relacje ze spotkania Unia Leszno Kejlum Stal Gorzów Wielkopolski nadamy w terminie późniejszym. Widzą Państwo kibiców gdańskich, świetnie dziś dopingowali, ale wracają niepocieszeni, bo ich drużyna przegrała z mistrzami Polski Unibaksem Toruń. Przenieśmy się jeszcze na chwilę do parkingu. A ze mną kierownik drużyny Unibaks Jacek Gajewski. Można powiedzieć, że spokojne zwycięstwo mistrza. No tak nie do końca, bo był taki moment, gdzie odjechaliśmy na 8 punktów, a Gdańsk w 11 wyścigu no, zniwelował tą przewagę do 4 punktów, ale w końcówce już było widać, że w wyścigach nominowanych kontrolowaliśmy sytuację, także wydaje mi się, że zasłużenie wygraliśmy ten. No i okazuje się, że nie zabrakło Hansa Andersena toruńskiej ekipie. No nie, nie zabrakło. Chris pojechał bardzo dobre zawody, także myślę, że te obawy, że dla niego zmiana ze statutu juniora na seniora będzie jakieś problemy. Widać, że nie jest, że bardzo dobrze jechał, bardzo dobrze się czuje, także myślę, że będzie dużo punktów w tym roku przywoził. Dziękuję bardzo. Jacek Gajewski, menedżer i kierownik drużyny toruńskiej, zadowolony. Chris Holder, nie widać żadnej różnicy w przejściu z juniora do seniora, co wielu z żużlowców podkreśla zawsze, że to jest problem. W tym przypadku nie było tego widać. Chris Holder już w ubiegłym roku startował skutecznie z seniorami wielokrotnie, nie tylko w polskiej lidze, ale również w lidze szwedzkiej i angielskiej. Wygrywał z nimi, więc to, że zmieniło mu się troszkę w kalendarzu, ma więcej lat, to chyba reszta jest na korzyść, ponieważ jego doświadczenie, jego ciągły rozwój jest widoczny krok po kroku.
Jest to niewątpliwie wkrótce światowej klasy zawodnik. Będzie nam go brakowało w Grand Prix na pewno w tym sezonie, choć kto wie, może jakaś dzika karta za skuteczną jazdę. Nie będzie nam go na pewno brakowało, proszę Państwa, wyścigów z udziałem Chrisa Holdera na antenie TVP Sport. Inauguracja na pewno ze wszechmiar udana. Trzymający w napięciu mecz tutaj w Gdańsku, który Państwo oglądaliście. Wyrównane spotkanie także w Bydgoszczy, a więc ten początek wielce, wielce obiecujący, emocjonujący. Krzysztof, chyba oby tak dalej, oby więcej emocji, wyrównanych spotkań. Zrobi się cieplej i będziemy oglądać naprawdę super zawody i super widowiska na polskich torach. Już Beniaminkowie nam pokazali, że nie są drużynami, z którymi łatwo będzie wygrać. Reszta zespołu, które będzie przyjeżdżało chociażby do Gdańska czy do Bydgoszczy, będzie musiało się spinać na wyżyny swoich możliwości. Przed nami wiele ciekawych spotkań. A inaugurację w Gdańsku komentowali dla Państwa Krzysztof Cegielski i Rafał Darzynkiewicz. Zapraszamy już za kilkanaście, kilkadziesiąt minut na retransmisję spotkania Polonia Bydgoszcz, Atlas Wrocław, a my spotkamy się w lany poniedziałek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia.